Aha. Tak to bym nigdy nie kupił. A dlaczego? No bo bym się nie umiał przerzucić już. Naprawdę? No, tak myślę. Tak samo z Maciem. Kupiłem sobie Maca i użyłem raz i oddałem jakiemuś grafikowi w nas w firmie. Aha. No. Okej. Okay. Znaczy, wiesz co, nie wiem, ja nie mam takiego problemu przejścia między jednym systemem a drugim jakiegoś wielkiego. Pamięć mięśniowa i te sprawy. No może ja nie siedzę na tych komputerach aż tak strasznie dużo, ale ten, jak ktoś mnie o to pytał, to zawsze mówiłem, słuchaj, co masz u góry, to masz u dołu, co masz po lewej, to masz po prawej, i tyle mniej więcej. No też masz dalej wszędzie okienka, które naciskasz, tak? Nie jest no jak się... zgubiłbym wszystkie laptopy i bym miał tylko do Maca, to może bym się niechcący przestawił, ale... Myślę, żebyś posiedział ten, nie wiem, tydzień czy ileś, i byłoby ci wszystko jedno. No, ale ja lubię też bardzo dodatkowy ekran i Apple jeszcze nie wypuści żadnego Maca z dotykowym. Aha. W laptopie. No tak, no nie. No, ja nie jestem w ogóle żadnym jakimś tam niesamowitym tym propagatorem, że Apple to się nie da tego. Da się na różnych rzeczach różne rzeczy robić. Samsunga miałem też, byłem zadowolony. Teraz na początku mnie wkurzał ten iPhone, a teraz się przyzwyczaiłem. W sumie właśnie a propos Apple'a, to dwa dni temu ogłosili coś takiego, że no deweloperom wszystkim, co na Apple Store rzucają gry, czy jakieś tam rzeczy, to udostępnili, że mogą też tam rzucać NFT-ki i sprzedawać. Tylko Apple ma od każdej sprzedaży mieć 30%. 30%? No. Ładnie. No tak jak pewnie od wszystkich w ogóle transakcji. No nie wiem ile tam, jak, nie robiłem żadnej. Jak w tej apce Telegram kupujesz sobie premium, to normalnie kosztuje 15 zł. Aha. Jak płacisz z komputera, ale jak płacisz Apple Payem z telefonu, to jest 23 zł, więc sobie podnieśli, żeby, wiesz, mieli nadal te 15 zł. No tak. No słuchaj, nie bez kozery ta firma ma chyba z pół biliona dolców odłożone luzem na kontach. No nie wiem, ile mają. No lata temu Tim Cook mówił, że mają 400 milionów, więc 400 miliardów, więc zakładam, że jeszcze mogło ze 100 miliardów wlecieć. To było, no, parę ładnych lat temu. 400 miliardów, no kurde, to już całkiem nieźle. A wiesz, jak ten, jakim największym budżetem operuje największa firma na świecie, a właściwie to jest jakiś taki trust, zbiór firm. No zaskocz mnie. No to chyba cię nie zaskoczy wielce, no. 8 bilionów podobno to jest ten, taki jakiś kombajn wielki z Izraela bodajże. A ty masz 7. Finansowy. Co 7? A ty masz 7 bilionów. Tylko ukrywasz je w Szczecinie. No, słuchaj, gdybym miał, nie wiem, 1 miliard, byłoby już naprawdę grubo. No, to kiedyś to marzenie każdego było być milionerem, ale już teraz to tak się tyle tych porobił milionerów, że to nie jest takie wielkie coś i teraz miliarder to jest coś. No, słuchaj, jako milioner też bym jakoś tam związał koniec z końcem. No, tak mi się wydaje. Spółka ma taką wycenę. No dobrze, ale to jest zupełnie co innego mieć spółki i wiesz, a inaczej jest twoje pieniądze. Ja mówię, wiesz, jak ktoś ma coś, no, że jest ten, że jest sam milionerem. A ty jesteś milionerem? No tak, ale generalnie nie traktuję, jakbym miał to jako swoje, bo zawsze jak coś w firmie się może złego dzieje czy coś, to ja zawsze do swoich dorzucę. Na razie jesteśmy rentowni, jest git, ale no gdyby nie to, że tyle zarobiłem na tamtej hoście obrazkowej i że czasami musiałem dorzucać i to dużo, no to pewnie byłoby źle. Więc no na razie to najważniejsza dla mnie jest firma. Kiedyś jak będę miał rodzinę i w ogóle, to będę bardziej na swój prywatny majątek patrzył. No tak, no ale skoro to twoja firma, to gdzieś się to wiąże. Proszę Państwa, mam dzisiaj specjalnego gościa, Krzysztof Perdek, siemanko. Siema. Młody milioner, jak słyszycie, ale właściwie wydaje mi się, że gdybym miał w skrócie opisać tą osobę, a to właściwie nawet nie mój opis, to tak jak sobie rozmawiałem z ludźmi też o tobie, to ktoś mi powiedział takie coś. To jest w sumie
osoba numer jeden od NFT-ków w Polsce. Bardzo mi miło to słyszeć. Tak, usłyszałem taki tekst na twój temat. Od ludzi, którzy zajmują się NFT, więc nie od tam nie wiadomo kogo, tylko właśnie ludzi, którzy są w tym biznesie, powiedzmy, w tych tematach. Więc myślę, że o tym byśmy pogadali. Tak, ja zawsze myślę nad pierwszym pytaniem. Fajnie, jak jest ono wyjątkowe, ale czasami nie musi być wyjątkowe. Dobra, już się uspokój tam. I ja takie normalne pytanie bym zadał. Jak byś zdefiniował NFT? No to jest tam jakaś oficjalna definicja na Wikipedii, ale z niej trudno coś zrozumieć, więc ja swoją przedstawię. No to moim zdaniem NFT to jest po prostu taki nowy format przekazywania lub utrzymywania wartości. Czyli najlepszą analogię, jaką tutaj mogę przedstawić, no to jest powiedzmy MP3. Kiedyś wszedł ten format MP3, mieliśmy tam formaty jakieś analogowe, kasety, winyle i tak dalej. Nagle powstał format MP3, no i zrewolucjonizował tą music industry. No i to samo mamy w świecie NFT, jest to po prostu format i nie można mówić tak, że jesteś zwykłym artystą, a ktoś jest artystą NFT, po prostu jest artystą, ale używa tego formatu NFT. No i jak tu mogę przenieść tą analogię jeszcze bardziej właśnie powiedzmy do świata muzyki? No to załóżmy, jest sobie jakiś tam raper, co ma, co nie wiem, dzisiaj jest sławny, zapełnia Stadion Narodowy, ale nie wiem, z 5-10 lat temu, no nie był taki sławny i wypuścił swoją pierwszą płytę i miał tam tylko 200, powiedzmy, sztuk sprzedanych, bo nie był sławny i sprzedawał je tam, nie wiem, po 25 zł. No i dzisiaj on jest właśnie wielki, sławny i chce na przykład wynagrodzić te wszystkie osoby, co kiedyś kupiły jego płytę i go wspierały. No i obecna technologia, no to jedyne na co pozwala, no to nie wiem, ochroniarz na wejściu może sprawdzać, czy ta płyta jest oryginalna, nie wiem, może z nimi mailowo się dogadać. Że słuchaj, wyślij im zdjęcie, potwierdzenie, że naprawdę ty masz tą płytę pierwszą moją i wtedy na przykład wejdziesz do mnie na koncert czy coś. No i jakby da się dużo rzeczy zrobić bez tej technologii NFT, ale technologia NFT dużo, dużo więcej nam dodaje takich możliwości. No na przykład ta osoba, załóżmy, wypuściłaby tą płytę w formacie NFT. No to wtedy, załóżmy, może sobie zaimplementować tam coś takiego, że ma powiedzmy 5% od każdej sprzedaży tej płyty. Czyli na przykład jak ta płyta osiągnie jakieś horrendalne sumy typu 10 tysięcy dolców, no to on na przykład od każdej sprzedaży, od każdego resellu ma na przykład dla siebie tam 5% jako artysta, który to stworzył. Na przykład załóżmy, że on zapełnia Stadion Narodowy i ma tam 200 tylko miejsc takich super, super, super VIP i chce je wydzielić tylko dla osób, które kupiły tą pierwszą płytę. No to po prostu jakby nie musi się z nimi dogadywać, pokażcie mi fizyczną płytę czy coś, tylko po prostu ten NFT staje się takim ticketem, albo nie wiem, może im wysłać na wallet, gdzie trzymają tą płytę, bilet i oni ten bilet mogą odsprzedać albo sobie użyć. Tak samo, nie wiem, załóżmy ten raper ma gdzieś swoje community, jakieś tam grupce na fejsie, czy załóżmy na jakimś Discordzie. No i akurat na Discordzie można podpiąć się swoim uletem, metamaskiem czy jakimś innym i tam ci to czytuje, co ty masz w posiadaniu, jakie masz NFT-ki w posiadaniu. No i załóżmy, on tam ma na tej grupie 500 tysięcy osób i wszyscy są w tej grupie ogólnej dla wszystkich. Jest na przykład jakaś grupa premium, gdzie jest tylko, nie wiem, 50 tysięcy osób i tam możesz wejść, jeśli kiedykolwiek byłeś na koncercie tego danego rapera, bo ci z walletu szczytuje, czy masz ten ticket u siebie, czy nie. A jeszcze jedna jest jakaś grupka, gdzie jest tylko 200 osób i to są właśnie te pierwsze osoby, co kupiły kiedyś jego płytę. No i one tę płytę mogą odsprzedać i jak w trakcie odsprzedawania, to wywala ich z tej grupki automatycznie, bo już oni nie są w posiadaniu tej płyty, a nowa osoba, co to kupi, na przykład ty, no to możesz sobie do niej dołączyć i tam sobie możesz z tymi ludźmi się networkować czy coś. No i to nie jest nic po prostu strasznego, te NFT, to jest po prostu nowy format. I dlatego też była taka bańka spekulacyjna w tamtym roku na tych obrazkach, no bo pierwszy raz w historii jakby mogłeś tak fizycznie sprzedać komuś obrazek. Jak na Allegro by wystawił obrazek wirtualny JPEG-a, no to trudno by to było tak ludziom wytłumaczyć, bo naprawdę możesz to tylko skopiować. A tutaj jako token NFT, no tak fizycznie możesz kupić ten obrazek czy zdjęcie, potem właśnie możesz to się tym zalogować do jakichś grupek na Discordzie, czy coś z tym robić, bo jesteś naprawdę fizycznie w posiadaniu tego dobra, które jest w formacie NFT. Czyli byłbyś w stanie twierdzić, że to jest takie trochę nowe podejście do już starej, dobrej waluty? To znaczy waluty.
w waluty, czyli czegoś, czym jesteśmy w stanie sobie wymieniać różne dobra. Na początku, czy gdzieś tam, na początku to ja nie wiem co było, ale tak jak się mówi, że pieniądze wymyślili Fenicjanie, chociaż tam słyszałem różne teorie, no to ktoś tam sobie jakiś ważniejszy cwaniak bił monetę, czyli musiał mieć też coś, co przeciętny wieśniak nie miał, czyli to miejsce do bicia tych monet i ten metal do tego i zazwyczaj oczywiście wrzucił swoją mordę na to albo mordę swojego taty. Tak, jak teraz muszą w Wielkiej Brytanii wymieniać wszystkie waluty. No, tak? Teraz jest wymiana w tym momencie? Tak. A nawet nie ten. Muszą tam też te skrzynki pocztowe teraz mieć zmienione wizerunek. Aha, no i dobra, tak okej, bo umarł potwór. A w dupie mam tą królową, w sumie mogę tak mówić. Nie można tak brzydko mówić. Można mówić. Kuplowała się z Putinem i go przyjmowała jak kurwa wielkiego człowieka. Mam w dupie królową i mam w dupie całe kurwa królestwo angielskie. Jeśli chodzi mi o tą całą rodzinę, nic mi oni kurwa nie obchodzą. Nie lubię tych ludzi, wręcz czuję do nich antypatię. Jest taki super film. Nie, film jest średni, ale świetne jest intro. Bandziorski, angielski. Siedzi taki bandzior i mówi tak. Jestem bandytą. Moimi idolami są bandyci. Największymi moimi idolami jest rodzina królewska. Są to bandyci, którzy rabowali, mordowali i gnoili ludzi na skalę nieporównywalną do jakiegokolwiek innego bandyty. Ale są jeszcze lepsi w tym, co robili inni bandyci, bo inni bandyci jak frajerzy byli ścigani. A ci ludzie nie byli ścigani, tylko jeszcze byli podziwiani i wysławiani przez lud. Także są mistrzowscy bandyci. To nieźle umiesz skakać wodkami. Nie wiem tylko, czy to zaleta, czy bada. No jakby, wiesz, moglibyśmy jechać 24 godziny i zawsze by było co gadać, więc w tym kontekście to jest zaleta. No tak, no słuchaj, no, dlatego wykorzystuję do tutaj takiej czynności, którą się param, jak właśnie... Ale jak już tak przeskakujesz, to już zakładasz, że nudna jest rozmowa. Nie, wiesz co, uczę się ostatnio takiej sztuki, żeby wycisnąć dany temat. Nie udaje mi się ona do końca, dlatego że mam właśnie taki umysł, gdzie słyszę wiele różnych ciekawostek i mam ochotę albo się nie zapytać, albo coś do nich dodać. Po prostu... A potem może... już po 10 minutach nie wiadomo, gdzie wrócić. Nie, akurat powiem ci, że jeżeli przestudiujesz przynajmniej ostatnie moje rozmowy, trudno je studiować, ale gdybyś gdzieś tam je sprawdził, to myślę, żebyś zauważył, że jednak ja próbuję utrzymać w pamięci wątek, który gdzieś minął i wrócić do niego, bo właśnie mnie interesuje. No ale właśnie będąc przy tym NFT, no to ja poszedłem raz kiedyś na takie sympozjum biznesowe i ktoś o tym opowiadał. I ja tak posłuchałem tego, nie wiem, 15-20 minut i wyszedłem i stwierdziłem, że właściwie nie mam bladego pojęcia, nic nie zrozumiałem z tego. Okazało się na szczęście, że nie jestem jedyną osobą no. I mieli podobnie. A teraz dotarło do mnie, że właściwie NFT robi taką sytuację, że niemal wszystko może być walutą. Czy ja dobrze mówię, czy no jakby, to odpowiednio wiesz, wyhajpujesz? No. To może tutaj, żebyśmy się też nie odnosili tylko do spekulacji i waluty, no to po prostu tu chodzi o to, że możemy każdemu nadać taką drugą warstwę technologiczną. No tak. Na przykład ta koszulka, jak ja mam ją fizycznie, no to mam ją tylko fizycznie, ale akurat moja koszulka jest NFT i mogę na przykład ją się podpiąć pod jakąś grupkę na Discorda. Jak ci ją odsprzedam, to właśnie to firma, która wyprodukowała tą koszulkę, to ma z tego na przykład 5% czy coś. No tak, no więc... I jakby ta koszulka dalej walutą była kiedyś, można powiedzieć, była jakimś dobrem, ale tutaj jest dodana taka druga warstwa technologiczna, a w przypadku jakiejś takiej muzyki czy obrazków, no to bardzo trudno było nadać im taką wymienialną wartość, a NFT właśnie to udostępniają. No tak, ale mam poczucie takie, że jest zbliżona sytuacja do tego, jak skończył się pieniądz. Bo też pytanie, czy gadamy o NFT, czy o krypto całym, nie? Nie, gadamy o NFT w tym momencie. Jeżeli mamy taką sytuację, jak kiedyś był, no najpierw ta moneta, potem jeszcze tam papierowe pieniądze i tak dalej, i w którymś momencie też przyszedł pieniądz cyfrowy.
który też był swego rodzaju i rewolucją, i zdziwieniem, i tak dalej. Ja pamiętam... A mówili ludzie, że to skam? Słuchaj, ja tak mówiłem. I powiem Ci jeszcze, co jest najśmieszniejsze, że ja przez jakiś... tak troszeczkę z opóźnieniem wszedłem w posiadanie karty, że już wcześniej ją powinienem mieć, ale właśnie mówię, co to jest, jakieś kurna gówno, to nie działa, to się popsuje, to się włamią, to się tamto, to się sramto. No u mnie na wsi, w rodzinnej miejscowości, gdzie się urodziłem, no to taksówkarze do dziś kart nie używają, bo jest jakaś tam plotka, że kiedyś taksówkarz przyjął wpłatę tam o ktoś 100 zł, odrzuciło kartę, on się nie skapnął i był 100 w plecy i tam tylko gotówa. I oni już tym żyją, do końca życia będą żyli. No to ja się nie, na szczęście nie czepiłem mojej myśli, natomiast wyobraź sobie, że jak pierwszy raz właśnie tą kartę wyrobiłem i akurat jechałem do Warszawy, bo tam pracowałem dla kogoś i miałem właśnie jakiś biznes i jadąc do tutaj do stolicy wyjmowałem pieniądze, żeby, bo akurat jeszcze przelewu nie robiłem, gotówkę potrzebowałem. Słuchaj, przy pierwszym użyciu tej karty on mi wziął i tych pieniędzy nie wydał fizycznie, a zżarł je z konta. Rozumiesz coś takiego? I ja stanąłem i mówię, no tak, mówiłem, że to pieprzone gówno i to jest prawda, to jest pieprzone gówno. Była jeszcze wtedy taka sytuacja, że no tam było trochę mi ciężko pożyczyć te pieniądze, w końcu gdzieś tam się znalazło, że mi pożyczono w rodzinie, ale to akurat też nie był taki dobry moment u mnie w rodzinie w ogóle finansowy, no i takie wiesz, no, nagle coś się pojawiło, no nie? No ale się okazało teraz, że... I co, odzyskałeś? Tak, tak, bo oni oddali te pieniądze, to nie było to, że ten, bo faktycznie tam jakoś zanotował ten, ta maszyna, że te pieniądze nie zostały wydane fizycznie, a zeszły tylko z konta, tylko tyle, że to trwało w ogóle w tamtym czasie bodajże 2 tygodnie, wiesz, gdzie ja pamiętam, ja później rozmawiałem na infolinii i mówiłem tam do tej pani, mówię, no, a co, a jak ja bym nie miał nigdzie, gdzie pożyczyć te pieniądze, to co miałbym, chodzić i kraść albo nie jeść 2 tygodnie, bo wy mi pieniądze będziecie 2 tygodnie odsyłać. No ale to wiadomo, że można było sobie z jakąś tam osobą pogadać, nic jej to nie obchodzi. No wiadomo też, że ta pani no nie jest do gadania. Jest, to jest najlepszy motyw korporacji. Zawsze mają tego człowieka, którego nic nie zależy, ale on jest właśnie ich reprezentantem, od którego nic nie zależy. No. Kiedy ty wpadłeś na pomysł, na ideę, że w ogóle jak ty się zainteresowałeś całym tym tematem, kiedy to było, a potem przejdziemy, kiedy jakieś pierwsze pieniądze i pierwsze sensowne zarobiłeś? No to w krypto ja jestem od końca 2016, wtedy kupiłem tam pierwszego bitcoina. Mhm. I no bitcoina, może za dużo powiedziane, po prostu mój kolega zawsze był no miał tam jakieś bitcoiny i akurat on brał udział w jakichś tam piramidach finansowych i tam się wypłacało pieniądze właśnie w bitcoinach. No i ja myślałem, że właśnie bitcoin to służy do jakichś piramid finansowych i tyle. Ale generalnie no to po prostu to tam było jako waluta. To jakby mogło równie działać na dolarze. Ale ja sobie wkręciłem, że bitcoin to jest jakiś tam skam i piramida finansowa. Ale później kolega inny, ten sam do mnie napisał, ty, tutaj zobacz, na jakiej giełdzie śmieszne jest Trump coin, Putin coin i tak dalej. Takie no. Shitcoiny, nie? No i mówię, dobra, zobaczę sobie. I dosłownie shitcoiny. Dosłownie z 5 zł wysłałem na giełdę, kupiłem bitcoina i wysłałem ją na tą drugą giełdę i kupiłem te Trump coiny, Putin coiny. No i tam przegrałem wszystko z 80%, że mi została złotówka. I to było tak mało, że się nie dało wypłacić. No to mówię, dobra, nie chcę, trudno, no, oszukali mnie. I tyle. I tam zostawiłem to na parę miesięcy, wracam i to leżało też w bitcoinie. I z tej złotówki się zrobiło tam z 4 złote. Ja sobie myślałem, kurde. Bo to, a bitcoina było tyle samo, nie? Jakby to się tam jakby nie rosła magicznie ilość bitcoinów. Miałem tyle samo bitcoinów, tylko to do złotówki one wzrosły bardzo. I wtedy sobie myślałem, kurde. Tak jakbym płacił 2 koła i tylko kupił te bitcoiny, a nie tradował na jakichś tam shitcoinach. Nie wiadomo, by się koła. No właśnie. I wtedy właśnie wpłaciłem jakieś tam 2 koła. I w ten sam dzień zarobiłem wtedy, nie wiem, ze 100 zł. I to było dla mnie takie wow, moja mama na to pracuje z dzień, albo nawet więcej, a ja to zrobiłem tako i to mi normalnie głowę rozwaliło. I wtedy już tak bardzo, bardzo się zacząłem interesować krypto. Jednocześnie prowadziłem tam firmę, więc byłem pół w tej mojej firmie i pół
w krypto, ale no coraz bardziej wchodzimy w to krypto. I akurat wtedy to już to był pierwszy, drugi kwartał 2017. W 2017, no jak wiemy, była przeogromna hosta na krypto, gdzie tam wszystko rosło o setki tysięcy procent. No i wtedy już z tych dwóch koła się wykręciłem dużo, dużo większą sumę, gdzie potem straciłem prawie wszystko na pęknięciu tej bańki, ale poczułem taką wtedy spekulację. No i jak pękła ta bańka, to ja straciłem prawie wszystko. Pojechałem sobie do Islandii do pracy, tam pracowałem 2 miesiące jako kelner i też kible czyściłem mi w ogóle. No i akurat wtedy Bitcoin strasznie spadł, no do takich niewyobrażalnie niskich poziomów. No ja za wszystko kupiłem te Bitcoiny i tam zarobiłem w ogóle 45 koła w 2 miesiące. Mhm. To bardzo, bardzo giga to był dobry deal. Mhm. Normalnie, wiesz, nigdy nie pracowałem, tam sobie pojechałem, tyle zarobiłem. To bardzo był dobry deal. Pracowałem codziennie od 7 rano do 23, ale połowa dnia to było siedzenie na recepcji, więc jakaś niewymagająca praca. Pierwsze pół dnia było bardziej wymagające. Można było pośledzić waluty. Tak. No i cały czas tam się też uczyłem. Jak wróciłem do Polski, to kupiłem za to wszystko krypto i już bardziej wszedłem w ten świat i po prostu tradowałem już na futuresach, bo nie było wtedy tej bańki krypto takiej prawdziwej, więc musiałem grać na kontraktach terminowych Bitcoina, gdzie wiesz się, gdzie się gra z dźwignią, nie? Nie mam bladego pojęcia o tym, no, i w ogóle nie będę się zgrywał, że coś na ten temat wiem. W jednym zdaniu. Mhm. Granie z dźwignią, no to jest coś takiego, że no w cudzysłowie mogę powiedzieć, że grasz jakby na kredyt, czyli nie wiem, wpłacam 1000 zł, otwieram pozycję za 10 tysięcy zł, czyli na dźwigni 1 do 10, mogę mieć tą kasę razy 10. I teraz jak Bitcoin urośnie o 1%, to tak jakby rośnie dla mnie o 10%. Ale jak spadnie o 1%, to ja tracę 10%. Mhm. To jest taki jakby mnożnik, nie? Więc dużo łatwiej zarobić i dużo łatwiej stracić. Tłumaczył mi to kolega ostatnio. No. I tam sobie grałem na tych futuresach, coś tam zarabiałem, coś tam traciłem, jednocześnie jeszcze kolejny tam biznes sobie otworzyłem, bo nudy były. No i tak sobie dotrwałem do 2.20 i wtedy kupiłem taki token, co się nazywa Unisox. Mhm. To ich było tylko 300 sztuk i one były wymieniane na prawdziwe skarpety. Mhm. Ja je kupowałem za $80, one w szczycie były za tam około $200,000, może $150,000, ale ja niestety je sprzedałem tam na $2000. I wtedy jak ja je tam sprzedałem, to zrozumiałem, że ja mogę je zamienić na fizyczne skarpety, ale jak widziałem, jak ludzie to zamieniali na Twitterze, no to widziałem, że tam nie ma żadnego połączenia. Jakby możesz sobie równie je na AliExpress zamówić i się chwalić też na evencie, że ty masz te prawdziwe, nie? Albo nie wiem, z walletem pokazywać, patrz, ja miałem je, ja sobie zamieniłem. I wtedy jednocześnie widziałem, że ludzie kupują te obrazki, jakieś tam CryptoPunki za 5 tysięcy, 10 tysięcy dolarów te bile, tak sobie wtedy myślałem, no to kurczę, jakby dodać NFT do tych fizycznych produktów, no to jest normalnie pomysł warty miliardy. Skoro tutaj te skarpetki tyle są warte, ludzie kupują same obrazki za tyle, to bluzy pewnie kupują za 500 000. No i tak to się zrodziło, zanim powstały te wszystkie małpy i tak dalej, no to ja już wtedy otworzyłem tą firmę Uniqli, co mam teraz, i tam właśnie sprzedawałem tokeny NFT, które możesz sobie w danej chwili zamienić na fizyczny produkt, a jak ci przyjdą do domu, no to masz tą autentykację, nie? To mogę tu ci też pokazać, jak to działa. Tu mam tą metkę naszą, sobie to skanuję. Wiesz co, fajnie by było, żebyś pokazał to ludziom, bo ja akurat widziałem, jak to działa i zamierzamy też razem działać pod marką 100%. No dobra, i to jest coś, co jest ten... Czekaj, patrzę, czy będzie widać. Weź podnieś po prostu trochę do góry. Mam koszulkę, co sobie skanuję, widać, tylko przykładam. To czekaj, musi się Face ID. No i tu, nie wiem, będzie widać? Będzie. Tu do kamery pokazujesz. No to tu mi się ładuje teraz moja koszulka. Tu mam przód, tył. Tu mam, gdzie mogę nosić w metaversach różnych. Tu mam, kto jest właścicielem, że Krzysiek Perdek to wymintował, on jest teraz też właścicielem tego. No i tyle. I to jest takie jakby druga warstwa technologiczna tej koszulki. I tam wszystko sobie mogą marki wsadzić. A ja, wiesz, robiłem to przez 1,5 roku dla tych wszystkich właśnie NFT, wszystkich, dla tych NFT obrazkowych firm, nie? Mhm. Czyli na przykład jest takie obrazki CyberConks, nie? Mhm. To mam na butach. Nie wiem, czy widać. Kurwa, nie, myślę, że nie. Musisz zdjąć buta i pokazać. Dobra, to pokażę. No to jest CyberConk, takie coś, nie? No i ja tam kiedyś kupiłem ten obrazek za ile ja go kupiłem? Za 20 eterów. Tylko jaka to była cena? Nie mam pojęcia. I jaka była cena etera? Nie wiem, załóżmy $60,000, żeby dołączyć do tego community, nie? Mhm. I tam z nimi też porobić deale i tak dalej. I na szczycie ta małpa to chodziła po $920,000 i codziennie ta małpa cały czas, ten Kong daje 10 bananów.
i banan na szczycie był warty 200 dolców. No teraz to jest warty jest 2, ale wtedy był warty 200, więc codziennie 2000 dolców się dostawało za to, że się ma tą małpę, nie? I dlatego my z tymi kongami mogliśmy zrobić drop blues, takich drogszych, bo sprzedawaliśmy bluzy z nimi właśnie i bluzy, łącznie ich było 600 bluz i 400 koszulek, sprzedaliśmy to wszystko. I bluzy były po 10 bananów, ale cena wtedy bananów była 60 dolarów, więc bluzy po 600 dolców sprzedawaliśmy, a koszulki tam były po 5, więc koszulki były po 300 dolców. No i to było takie fajne przeżycie, że te kongi sobie wchodziły na naszą stronę, mintowały sobie ten token NFT za 600 dolców i miały wybór, albo sobie trzymać jako token na wallecie, albo wyjąć sobie tam do jakiejś gry, metaversu, powiedzmy Sandbox, Decentraland, albo zamówić do fizycznego świata. No i fajne jest też to, że na przykład zamówiło tylko 20% ludzi to do domu, więc nie musieliśmy nadprodukować, trzymać tego na magazynach i nie wiem, wiesz, możemy dbać o środowisko i takie różne rzeczy. No i co? No i tak to się zaczęło, że weszłem w ten świat NFT, sobie tą bańkę przeżyłem na tych obrazkach, dużo zarobiłem, dużo straciłem, ale no już dużo straciłem w 2017, więc tutaj już byłem o wiele mądrzejszy, ale nie mogłem się tak w 100% oddać spekulacji, no bo tę firmę prowadzę i ten wizerunek i firma jest dla mnie dużo bardziej ważniejsza jak kasa. W którym momencie ty zacząłeś pracę nad oprogramowaniem? Nad tą firmą? No. No to zaczęliśmy to robić tak na poważnie i to w lutym 2021. Czyli stosunkowo niedawno. Tak, no ale to jakby rynek NFT istnieje właśnie tyle. Bo te Bored Ape'y, czyli jedna z tych najpopularniejszych kolekcji, nie ta, co tu pokazałem, a to mam na drugim bucie, to mogę pokazać. To są te Bored Ape'y. To one tam na szczycie były po 450 kodolców, teraz są tak po 120. No to one powstały w kwietniu albo tam pod koniec marca. Więc my już istnieliśmy zanim one powstały, a to one tak bardzo, bardzo to rozpromowały. Neymar przecież nawet ma to na profilówce, Eminem, Snoop Dogg, Justin Bieber kupił nawet za tam 1 200 000 tą małpę. I one tak bardzo, bardzo to... one są jakby rozpropagowały ten trend PFP, NFT, PFP, czyli Profile Picture, czyli tych obrazków. Jak dobierałeś... jak w ogóle tworzyłeś firmę w takim sensie? No bo tak, no, odkrycie Bitcoina, później różnych innych coinów i NFT-ka, to możesz robić na komputerze, w telefonie i tak dalej. Natomiast musiał przyjść moment, w którym ty zacząłeś zbierać ekipę ludzi wokół siebie. Jak tych ludzi dobierałeś, jak ich szukałeś, jak budowałeś zespół? No to generalnie to na tyle świeża branża była wtedy, teraz też tak jest, ale wtedy to w ogóle nikt nie wiedział, o co chodzi, że po prostu brałem, no dobra, no tak się zaczęło, po prostu zadzwoniłem do Mateusza, który jest moim CTO i mówię, że słuchaj, mam taki pomysł, to są takie NFT, ludzie handlują tym jako obrazki, ale my zróbmy coś lepszego, żeby to było w fizycznym świecie, czyli jakieś tam NFT dla fizycznych rzeczy. I czy będziesz u mnie na stronie jako CTO? Ja go nawet nie pytałem, czy będzie mi to robił, tylko czy w ogóle się wpiszę na stronę, żeby to wyglądało jakoś fajnie. Ale tak się zajarał, że naprawdę mi to zbudował. I wtedy on w Dubaju tam siedział, za bardzo duże pieniądze budował giełdę dla oficjalnych Emiratów Arabskich, ale tak mu się to podobało. A skąd znałeś tą osobę? Ja miałem kiedyś biuro w Business Linku we Wrocławiu, jak miałem catering swój w Austrii. I tam po prostu on miał swoje 4 albo 5 biur, bo on robił takie teamy IT dla ludzi z zagranicy. Czyli na przykład, nie wiem, załóżmy Amazon chciałby sobie komórkę jakąś mieć w Polsce, która specjalizuje się w blockchainie, no to on im rekrutował, załóżmy, wiesz, 30 osób, tam je gdzieś i nikt oglądał i oni sobie działali w Polsce, robili dla Amazona, on jakby wiesz, to dla nich wszystko tu stworzy. Konkretnie nie wiem, czy miał Amazona, ale taki przykład. Wydaje mi się, że miała, ale nie chcę tu palnąć głupoty. No ale rozumiem. No, no i tam właśnie go poznałem i jak zawsze miałem jakieś technologiczne pytanie, no to on był jedną z osób, do których dzwoniłem. No i w tym przypadku do niego zadzwoniłem, no i mu się to spodobało i powiedział, że spoko, coś tam mogę porobić.
ale jak zrobiłem stronkę, zrobił mi stronę, zrobiliśmy ICO, tam zebrałem na to 2 miliony dolców. Generalnie to zebrałem z 9, ale ja, mój plan było 2, więc tam 7 smart contract automatycznie odesłał, bo tylko chciałem tyle zebrać na ten pomysł. No i to już w ogóle był w szoku, jak to możliwe, że jak to, giełda normalna jest taka, a tu krypto jest takie fajne, też mu zależało dołączyć do tego świata krypto, więc od razu dołączył i było super. Poza tym, no to miałem jednego znajomego, Janka, który był tam dobrym grafikiem, więc go wziąłem, on tam mi film zrobił i tak dalej. No i jeszcze Huberta, który tam znał się na coinach i on mi pomagał zbierać tą kasę. I jako taki mikro team, a jeszcze Mateusz, który, drugi Mateusz, który od prawa jest. On ma taką sieć kantorów bitcoinowych w Polsce i zna się bardzo na prawie. No i jako taki, powiedzmy, team mikrusi w pięciu to zaczęliśmy, a potem już zaczęliśmy zatrudniać ludzi, gdzie w piku to mieliśmy 35 ludzi. Ale no to naprawdę nikt nie wiedział, to jeszcze było przed powstaniem tej całej branży, więc wszystko było robione po omacku. Nie każdy z nas się uczył każdego dnia i z tygodnia na tydzień wiedział coraz więcej. I teraz na przykład Janek, co zaczynał jako grafik, no to teraz już zarabia z 6-7 razy więcej i teraz jest takim, wiesz, szef Metaverse Officer, co w normalnym świecie nie istnieje takie stanowisko, ale w Web3 świecie istnieje i jest jednym, myślę, z takich największych degenów u nas w firmie. I jak ja bym gdzieś, nie wiem, coś by mi się stało, to on by dużo rzeczy pociągnął. Kurde, już macie te rozkminki, jak gdzieś latacie to dwoma różnymi samolotami, że... Raczej ja wszędzie latam. Okej. Okay. No chyba, że lecimy na jakiś duży bardzo event, na jakiś tam NFT NYC i mamy stoisko, no to więcej. I co, i wtedy w każdym innym samolotem, czy... Akurat teraz, jak leciliśmy, to się tak złożyło, ale no, to nie było zaplanowane. Nie, ale bo tak robią ludzie w dużych firmach, albo w ogóle w przedsięwzięciach, które uważają za czasami większe niż oni sami. Spotkałem się z takimi sytuacjami. Teraz Kupel mi opowiadał o ludziach, którzy pomagają tam przy wojnie na Ukrainie i o małżeństwie i o tym, jak też oni dzielą przewozy sobie, że jeżeli jedno by zginęło, to drugie może się tam zaopiekować. No nie będę teraz zdradzał, o co dokładnie chodzi, ale jest tam parę rzeczy. Myślę, że jeszcze nie ten poziom, ale tak się złożyło, że na NFT NYC właśnie lecieliśmy na dwa samoloty. No dobrze, słuchaj, brzmi to wszystko zatrważająco, ponieważ jesteś młody jak cholera, brzmi to, jakbyś już biznesy robił, nie wiem, z dobrą dekadę. Kiedy ty w ogóle pierwszy raz jakiś swój pociąg do interesów poczułeś? No, myślę, że od bardzo małego, na pewno jak już miałem poniżej 10 lat, to bardzo chciałem mieć dużo kasy, bo nigdy jej nie miałem, no i jak się czegoś nie ma, no to się bardzo tego chce. I no nie zawsze. No akurat w moim przypadku to bardzo zadziałało. No i też... Ja nie mam HIV-a i nie chcę go. Nie chcę. No, tak, no to w tym przypadku też nie chcę, ale w wielu rzeczach myślę tak to działa. No. A myślę, że gdybym urodził się bogaczem, to chciałbym być dużo większym bogaczem. No właśnie nie wiem. Ja myślę, że nie? Że lepiej się urodzić jako biedny, bo no też jakby statystyki to pokazują. Jest 2,5 tysiąca miliarderów na świecie, a 87% z nich no to są self-made, które mieli dużo trudniej jak my od startu i to ich tak jakby pchało. Kurczę, no okej, ja to musiałbym to posiedzieć, pomyśleć sobie nad tym, żeby stwierdzić, czy jestem w stanie się zgodzić z tym stwierdzeniem. Myślę, że jak masz ktoś takie kiedyś wspomnienie, że nie wiem, chciał sobie kupić bułkę drogą za 5 zł, a miał tylko złotówkę, to go tak, wiesz, trochę go boli i chce mieć te pieniądze, żeby sobie kiedyś kupić dużo więcej rzeczy i sobie wynagrodzić to, kupując kiedyś helikopter, bo kiedyś nie mógł sobie kupić premium bułki. Wiesz co, ja ci powiem coś takiego.
Ja nie uważam w żaden sposób, żebym pochodził, nie wiem, z biednej rodziny, znaczy nie uważam, w ogóle nie pochodzę z takowej, natomiast totalnie pamiętam sytuację premium bułki i w ogóle czegokolwiek. Pamiętam, jak pojechaliśmy na przykład do Amsterdamu z kolegami i po prostu się zastanawiam, jak to jest możliwe, że dzieciaki w naszym wieku siedzą przy restauracji, piją kawę i jedzą bułki. Dokładnie to, o czym mówisz. Jakby, ale to wszystko się wiązało, wiesz, no, z różnicami między naszym krajem a Zachodem i no całą... właśnie dużo też z tych statystyk, jak to też mówię, no to dużo z tych milionerów to właśnie są, nie są lokalsami z Ameryki, tylko gdzieś przyjechali. Tak, i... ale byli w Ameryce. No tak, ale jakby nie urodzili się też tam, nie? No tak, ale, ale już się wychowali albo dorastali, bo... kiedyś taki na TEDxie oglądałem fajny program i właśnie gościu opowiadał o tym, jak miejsce działania determinuje sukces. No i on powiedział, no słuchajcie, nie bez przyczyny jednak większość tych biznesów jest ze Stanów, bo różne formy wspierania biznesu są tam po prostu nieporównywalnie lepsze. W tym roku byłem 4 miesiące w Stanach i też się zgadzam z tym i myślę, że właśnie od nowego roku bym się do LA bardzo chętnie przeprowadził. Nowy Jork to taki, nie wiem, takie skupisko wielu ludzi w jednym miejscu. No mi się nie podoba ten Nowy Jork, LA myślę jest super. Tylko 9 godzin różnicy to jest jednak giga problem. Jak ja o 1 rano, nie wiem, szedłem spać, to wiesz, w Polsce była 10 rano i musiałem na kolach jakiś daily być z firmą. No ale to słuchaj, to się da dograć, no nie wiem. No teraz już myślę tak, ale z pół roku temu daleko, to nie miałem tak ułożonych. I po prostu umawiamy się w odpowiedniej godzinie, albo ktoś siedzi dłużej, albo wcześniej wstaje i tyle. No, da się to wszystko. To ja jeszcze do tego wątku wróćmy. Jakie to było pytanie? Pytanie było takie, w którym momencie odkryłeś sobie żyłkę przedsiębiorcy i jakie były w ogóle twoje pierwsze aktywności biznesowe? No. No dobra, no to generalnie to ja od małego chciałem zawsze być astronautą. Ale kiedyś tata mi... Mamy tu pieprzonego Elona Muska. Ale tata mi wytłumaczył i ja też w internecie to potem zbadałem, że o wiele łatwiej jest dorobić się miliardów i zbudować sobie rakietę i polecieć, niż przejść te wszystkie testy, tą całą konkurencję ludzi, co też chcą być zatrudnieni jako astronauta i polecieć w kosmos jako zatrudniony astronauta. Wiesz, że większość astronautów w ogóle nie lata w kosmos, od tego trzeba zacząć. No i a to właśnie moje marzenie było takie ogromne i dalej jest. I mam nadzieję, że kiedyś się zrealizuje. Tak technologia pędzi, że myślę, bez problemu każdy z nas będzie mógł sobie polecieć. Z Bronsonem albo z Elonem, albo z obydwoma polecić, chociaż oni tam nie wiadomo, a może już się ten nie będą... Branson ma dużo mniej kasy, ale ja myślę, że tak stricte for fun, żeby sobie pogadać, to o wiele bardziej z Bransonem. Tak? No i jego bardziej mi się tak styl podoba, ale żeby porobić biznes, no to wiadomo, że z Elonem. No, no i generalnie tak... Nie miałem kasy zawsze, jakby mały. Chciałem być tym astronautą i wiedziałem, że muszę mieć na to takie horrendalne, duże pieniądze, że to nie wystarczy parę milionów złotych, tylko pewnie parę miliardów złotych wtedy nawet by nie wystarczyło. Teraz nie wiem, może nie wiem w sumie, czy by wystarczyło. No i po prostu zawsze starałem się jakoś tam zarobić sobie kasę, nie wiem. Jak byłem taki mniejszy, no to sobie tak powiedzmy spekulowałem, że nie wiem. Kupowałem w grudniu dużo fajerwerek. A jak w wakacje dzieciaki chciały się bawić, nie wiem, rozwalić na coś kasę, no to nie było nigdzie w sklepach tych fajerwerek. No to ja na przykład wyciągałem z szafy i sprzedawałem czy coś. Albo nie wiem, kiedyś jak tam miałem z 16 lat, no to chciałem... No to ja generalnie sobie zarabiałem na takiej gierce komputerowej. Ona się nazywa Nostale. Po angielsku się mówi na to Nostale, ale każdy mówi na to Nostale. No i tam jakby w tej grze byłem po prostu dobry, że tak powiem, ekonomicznie. Jako tam ekwipunek, łuk czy coś, to miałem takie średnie, ale ekonomicznie to byłem dobry. Miałem na paru kontach maksymalną ilość kasy, że nawet jak wystawiałem sklep na środku miasta i coś chciałem sprzedać i ktoś kupował to, no to się wyświetlało, że nie możesz kupić, bo ten gracz ma za dużo kasy. No ja zawsze tam spekulowałem w tej grze i sprzedawałem tą kasę na Allegro. No i zawsze z tego miałem w miesiąc więcej tam niż moja mama miała na etacie i to było dla mnie takie wow, ja tutaj nawet jeszcze ten, sobie zacząłem chodzić do technikum czy coś, a zarabiam tyle co mama, a sobie dla beki gram w tą grę,
I to było fajne. Po prostu tam robiłem trochę takie bańki spekulacyjne. Czyli na przykład, nie wiem, już miałeś wirtualny świat, w którym tradowałeś. No, można tak powiedzieć. Skupowałem na przykład jakiś tam, wiesz, przedmiot, jakiś rzadki, nie wiem, powiedzmy jakiś, nie wiem, zęby, wróżki czy coś. Sobie tam coś skupowałem na przykład przez 2 tygodnie, albo jakiś tam bilet zmiany, zęby, wróżki, morda małpki. Tak, na takich rzeczach się teraz robi pieniądze, wy durnie jakieś firmy akurat, frajerskie, deweloperskie stale, macie, kurwa, akurat, domy budujecie. Akurat dostale nie było zębów, wróżki, to tak rzuciłem. To może powiem rzecz, co tam istniała. Był taki na przykład bilet zmiany punktów na takiej karcie w partnera. No. Nieważne co to znaczy, ale był taki bilet. No i ja po prostu wiedziałem, że widziałem na koreańskich serwerach, że tam już wprowadzili takich nowych partnerów i że tam jest na to przeogromny popyt, więc zakładam, że na europejskich serwerach to też będzie. No i wtedy przez 2 miesiące bardzo, bardzo skupowałem te bilety wszędzie. Za bezcen je brałem. No przeliczając na złotówki, no to powiedzmy za grosz, 1-2 grosze to skupowałem, tak fest, nie? To tak na hurt, że ja miałem na to monopol. Skupiłem stałe gry ich tam z 90%. No i nagle jak to weszło, to każdy tak to chciał, że na przykład tam chodziły, nie wiem, po 7-8 zł. I miałem tak gigantyczną tam przebitkę i na przykład hurtem komuś sprzedałem po 2 złote wszystko, co miałem w jeden dzień, nie? Aha. I tak sobie spekulowałem i czasami to grałem pod konkretny event, że wiedziałem, że zaraz na to będzie popyt, więc musiałem zebrać podaż. Albo po prostu sobie stwierdziłem, teraz skupuję to, ja będę miał monopol. I nagle cel na przykład razy 100 se podnosiłem. No i co mi zrobicie? No i sobie tak tam robiłem takie bańki spekulacyjne i to było fajne. I sobie zawsze sprzedawałem kasę na Allegro. Albo nie wiem, kiedyś w wakacje to na tej grze akurat słabo się zarabiało. I ja bardzo chciałem gdzieś pracować, bardzo chciałem pójść gdzieś na etat. No wysłałem CV ze 130, no nie wiem, z 200, wszędzie, nad morzem wszędzie dużo powysyłałem CV, bo lokalnie nic nie mogłem znaleźć. I nikt mnie nie chciał przyjąć, no bo nie miałem 18 lat. Tylko jeden ziomek się zgodził i powiedział, że będę pracował tam, nie wiem, 12 godzin dziennie za 5 zł za godzinę. No i powiedziałem, że się zastanowię. No, ale nigdy do niego nie dzwoniłem, no bo stwierdziłem, że bez sensu. Ale tak sobie nie. Kurde, te ziomki sprzedają kukurydzę, może ja sam sobie tam zrobił kukurydzę czy coś i sprzedawał. Ale stwierdziłem, że ja mógł dostać. Ale stwierdziłem, że to zaawansowane może być. Żebym po nie, pierwsze... jest w ogóle akurat, bo wiem coś o tej kukurydzy i tam po prostu mają swoje miejsca obcykane ci ludzie, więc tak powiedziałem, że mógłbyś dostać w łeb, bo tam właśnie tak jest, że no, o to się nie bałem, ale to, stwierdziłem, że w ogóle to będzie zaawansowane. Pojechać tam z kukurydzą i tak dalej. I tak miniem, jak to zrobić i jeszcze, żeby zrobić coś innego jak wszyscy. I tak miniem, co ci ludzie potrzebują na plaży? I przykładałem rzeczy w hurtowniach, nie? I w jednej hurtowni znalazłem kapelusze, takie materiałowe jak te, troszkę gorszej jakości, ale bardzo fajne były, za 85 groszy. I kupiłem je wszystkie, jakie gość miał tam na stanie, nie wiem, z 300 ich miał. I dał mi jeszcze z 200 za darmo jakichś tam dziecięcych, takich malutkich, co chyba dla 2-latków, bo to takie małe było. No i kupiłem to i pojechałem sobie nad morze i po prostu tam chodziłem po plaży i to sprzedawałem i krzyczałem kapelusze, małe dusze i tam zarobiłem z 3 koła w dosłownie 3-4 dni. No i to też było dla mnie taki wow, to w 3 dni zarobiłem tyle, to znowu się tam porównałem do rodziców, że tyle zarobiłem w 3 dni co rodzice tam w miesiąc, kurde, czyli jednak się da. I to tak mi też nadało nadziei, że skoro ja tak sobie potrafię pojechać nad morze i tak zarobić, to co, jeśli będę dorosły i naprawdę będę miał firmę i będę mógł tam jakieś rzeczy robić korporacyjne i w ogóle. I to mi tak otworzyło mózg i tyle. I zawsze cały czas próbowałem jakieś tam sobie rzeczy robić spekulacyjne, nie wiem, u mnie koło mojej tam rodzinnej miejscowości jest taka miejscowość Bielawa i tam są takie zawody skorokowe Lines of Bielawa. I to są jedne z największych zawodów w Polsce. To taki Woodstock deskorokowy, bym powiedział nawet. I tam zawsze na koniec tej imprezy, w ostatnich godzinach są bardzo, bardzo tanie rzeczy. Na przykład blaty za 8 dych, gdzie normalnie są po 180, nie? Buty po 5 dych. Myślałem, że nawet drożej zaraz blat kosztuje. No teraz to więcej, ale ja mówię o tamtych cenach. Okay. Teraz no to pewnie nawet 300. Teraz no, set 250-300 to spokojnie, no. Taki set fajny teraz, taki bardzo fajny, to nowy myślę za 1000. Ale da się też za 500 czy mniej złożyć, no ale nieważne. I tam... A jeździłeś na desy? No jeździłem. No kurwa, to mamy znowu temat. Tylko niestety przez 3 lata w gimnazjum miałem zwolnienie z UEF-u 3 lata, bo miałem martwice kości. I z klasie sportowej przez 3 lata tylko na pierwszym UEF-ie uczestniczyłem, a potem miałem zwolnienie na 3 lata. No, okay. Ale tam właśnie były takie style, że można było blat kupić za 8 dych, buty etnisy, które były normalnie za 200, to tam były za 5 dych pod koniec i takie giga style. No ja zawsze tam kupowałem bardzo dużo rzeczy, na przykład nie wiem, 20 blatów, nie wiem,
15 butów, dużo tego kółka, wszystko i sprzedawałem potem na grupkach. No wiesz, poczekałem na przykład 3-6 miesięcy, żeby to jakby... Bo dużo osób kupowało właśnie na wakacjach rzeczy sobie dla siebie, jeździło, nie? A potem w zimę było tych zawodów mniej czy coś i albo musiałeś kupić w sklepie, albo jakiegoś resellera powiedzmy na grupce. Albo jakieś używane. No ja wtedy na przykład sprzedawałem i wtedy już sprzedawałem po normalnych cenach albo nawet albo z 10% taniej jak na stronie i tyle, nie? Normalnie wszystko wysyłałem i też tak sobie robiłem kasę. Zawsze szukałem jakichś po prostu rzeczy do spekulacji, to były jakieś takie chwilowe strzały, a nie jakieś takie długoterminowe biznesy. Ale jak tam już dobijałem do 18, to pomagałem takiemu Mateuszowi, co jest tam właśnie z moich okolic, w jego tam firmie ubezpieczeniowej, ale no mi to słabo szło, bo ja totalnie się nie znam na tych samochodach i w ogóle tego nie czuję. Ale się z nim kumplowałem, no bo był mądry bardzo. I on po prostu stwierdził w pewnym momencie, że chce otworzyć punkt kurierski swój, taką franczyzę. No i wtedy ja, on i taki Rafał w trójkę tam to sobie prowadziliśmy. I tam poznałem tak bardziej te biznesy, zresztą trzeba kogoś zatrudnić, żeby zawsze tam ktoś był. Nie wiem, że płacimy opłatę franczyzowej tyle, że na przykład my za przyjęcie paczki płacimy 12 zł tej franczyzie, a ktoś tam w sklepie płaci 25 w punkcie, jak to tam działa. No i to nie było jakieś wielkie coś, ale tam się dużo nauczyłem i to też... takim efektem motyla skierowało mnie na to, że rzuciłem tą szkołę, bo... A ty do jakiej szkoły chodziłeś? Do techniku ta, jakiegoś, tak? Techniku, jakiego? No, ekonomicznego. A, okej. Okay. I ten... No i to... Ja mam urodziny w październiku. My tak tą firmę bardzo, bardzo prowadziliśmy w wakacje. No i był wrzesień. No to ja poszedłem do szkoły, ten, 1 września, 2 września, 3. I 3 się okazało, że mamy mieć raz praktyki, nie? No i dobra. To dali mnie na praktyki. Ja się ubrałem ładnie w koszulę, w ogóle takich ekonomista, to myślałem, że w jakiejś ciekawości będę. A tu mnie dali do robienia uszczelek w jakiejś u nas strefie, chyba do Volkswagena to były uszczelki. Aha. I normalnie musiałem na linii produkcyjnej dotykać jakieś te gorące gumy, coś tam robić, a ja taki w koszulę odjebany przyszedłem. I no coś to mi nie grało, nie? Jednocześnie klienci na gadu-gadu marudzili, że ty dawaj, ja chcę kupić teraz za 500 gold tutaj w Ostale. A ja mówię, nie, no za 3 godziny dopiero będą. No on mówi, nie, to już tak gdzie indziej kupię, nie? I to było takie bez sensu. Ja robiłem te uszczelki, tu miałem kasę, a tu mogłem jeszcze punkt robić z kolegami. No i stwierdziłem, że jak ja już potrafię zarabiać chociaż te parę tysięcy na miesiąc, żeby sobie żyć, no to najwyżej będę sobie tak żył. I niepotrzebna mi jest ta matura. I właśnie dużo osób mi mówiło, rodzice i wszyscy, że nauczycielki już tam jakieś plotki słyszały. Żebym nie rzucał ze szkoły, a ten Mateusz właśnie to jedną, no jedyną był w sumie osobą, co mówił, że chłopie, rzucaj tą szkołę, jest niepotrzebna i tak jako jedyny mnie w tym wsparł. No i ja cały miesiąc, ten wrzesień, nie chodziłem na te praktyki, tylko do nas sobie chodziłem, ten punkt kurierski robiłem z nami, nie? I po prostu w ostatni dzień przyszedłem praktyk, naściemniałem, że jak to, ja byłem tu i dali mi czwórkę, a ja tam naprawdę dwa razy byłem. No i po prostu tak do 14 października do moich urodzin doczekałem, przyszedłem do szkoły, wziąłem papiery, no i do widzenia. I przyszedłem do domu, powiedziałem co zrobiłem, no to mama to się popłakała, powiedziała, że mam się wyprowadzać. Tak wiesz, chcieli mnie zmusić rodzice, żebym jednak wrócił do tej szkoły, a ja powiedziałem, że nie wracam, ja mam odłożone trochę kasy i sobie już sam będę mieszkał i siema. A realnie myślę, że bym sobie nie poradził jakoś wtedy dobrze, ale tak pokazałem rodzicom, że ja i tak sobie i tak sobie poradzę, jak mnie nie chcecie wspierać w tym rzucaniu szkoły, to ja sobie sam poradzę, siema. No i oni jakby już się zlitowali, powiedzieli, że dalej mogę u nich mieszkać. No i tak to się zaczęło. Ten punkt kurierski już potem tam sobie nie działał i wtedy otworzyłem inną firmę. To była wtedy gazetka z kuponami rabatowymi i taka, można powiedzieć, aplikacja mobilna. A czekaj, na chwilę chciałbym tu stanąć, bo mam takie jedno pytanie. Czy w takim razie miałeś taką... rodzice to rodzice. To jest jeszcze inna sytuacja, wiadomo. Jak rodzice nie są jacyś okropni, to rodziców się kocha i tyle. Ale na przykład do nauczycieli. Masz teraz po latach jakąś taką satysfakcję, że chciałbyś komuś, tak jak gdzieś tam czytałem, nie wiem, Mata zagrał na nosie swoim tym nauczycielom w liceum. Taki plakat postawili, jak on na nosie gra w Adidasie. To miałbyś taką ochotę im powiedzieć, a co wy tam kurna mi pierdoliliście, patrzcie, co się... No... Patrzcie, co się dzieje. Złota skurwysyny. No raczej tak nie byłbym dla nich nie był, ale chciałbym im powiedzieć, że patrzcie. A miałeś fajnych nauczycieli, czy nie?
No, myślę, że tak. No to nie zasługują na to, natomiast, bo ja miałem niefajnych i właściwie... No i niektóre nauczycielki, co wtedy mnie tam uczyły, to mnie obserwują na Insta, więc jak sobie latam do Nowego Jorku, to akurat bardzo miło mi się to patrzy na to, jak one widzą, że ja w zasadzie jestem w Nowym Jorku. Okej, no dobra, ale w takim razie ci ludzie też nie byli jacyś zjebani, tak? Bo czy miałeś taki, że na przykład oni cię... Tykali ci jakieś głupoty, gadali ci, że tam nic z siebie nie będzie, a ty im pokazałeś, czy jest sytuacja no, taka, no jakby że... tak bardziej dogryzali, że a dobra Krzysiu, to podjedź kiedyś tym Mercedesem, ja się przyjadę z tobą, tak sobie żartowali, ale jakby mało bardzo było chyba takich okazji, że mówili, o ty gościu skończysz jako menel, to tak myślę raczej na pewno nie było, albo bardzo mało było, że aż nie pamiętam. Bardziej było takie dogryzanie. To teraz jak gdzieś kiedyś podjedziesz, to możesz zrobić taki numer. Dzień dobry, tam pani, nie wiem, Kasiu czy jakaś. Przepraszam, ja nie wiem, czy może być odpowiednie dla pani Royce Royce'em. Mogę panią podrzucić, bo Mercedesa nie mam. Akurat prawka nie mam, to i tak. No to z tyłu otworzysz szybę, bo z przodu byś miał szofera. No wiesz co, normalna sytuacja. Raczej tak? Czekam na fury autonomiczne. Co to za, że same będą jeździć? No. O cholera, nie wiem, czy to możesz poczekać za długo, moim zdaniem. Nie, mi się wydaje, że w takiej sytuacji, jeżeli... tylko, że ty pracujesz tu w Warszawie, na hulajnodze możesz jeździć, ale... To dokończę tylko tą historię, bo już dwie się prawie złączyły. Jak ta kurierka już słabo zaczęła działać, to ja założyłem nową firmę, gdzie to była gazeta darmowa i taka jakby aplikacja mobilna, gdzie co miesiąc 25 tysięcy gazet za darmo drukowałem i tam moi ludzie to rozdawali po tam 8-9 okolicznych wioskach i po prostu każdy miał za darmo w skrzynce tą gazetę, a tam były kupony rabatowe. Na przykład Dagrasso mi tam zapłaciło 300 zł, żeby taki wiesz, mały kuponik tam był w środku, mogłeś to wziąć, pójść do Dagrasso i mieć pizzę 5 zł taniej. No to wiesz, to była reklama dla Dagrasso za 300 zł, byli wszędzie na tych wioskach, a ja wiesz, sobie na przykład zbierałem, nie wiem, wiesz, miałem opłaty za te kupony, nie wiem, powiedzmy 5 tysięcy, wydawałem, no dobra, no więcej, no załóżmy, nie wiem, z 7 tysięcy, wydawałem na to wszystko, nie wiem, z 4, no to reszta zostawała dla mnie i tyle. I akurat jak mi wszyscy klienci wygasali, to ja wtedy miałem opcję albo wszystkim poprzedłużać, albo właśnie wejść w to krypto. No i wtedy tą firmę już jakby zamknąłem naturalnie, bo już klientów nie poprzedłużałem i już weszłem na full time w krypto i już wtedy bardzo byłem w krypto. I po drodze były jakieś biznesy mniejsze, większe, ale cały czas już bardzo byłem zafascynowany tylko tym krypto. A czy ja gdzieś usłyszałem w którymś momencie, że czekaj, catering w Austrii? Tak. Co to? No to można powiedzieć, że taki arbitraż miałem. Po prostu dogadałem się z ziomkiem w Katowicach, który robił tam catering, żeby robił też dla mnie catering i wszedł do moich pudełek. Wziąłem sobie też kierowcę, co jeździł z Katowic do Austrii i tam dowoził do jakiś korpo po prostu to jedzenie. I ja tam po prostu nic za bardzo nie robiłem, tylko musiałem dogadać. No tam Austria w ogóle, Wiedeń w sensie jest tak bardzo, że tam trudno się poruszać, więc musiałem tak to ustalić, żeby to nie było dla customerów zwykłych, tylko żeby było tak, że do jednej firmy się dostarczy 15-20 sztuk. I tak to działało. No i tam nie było z tego ogromnych pieniędzy. Działało to trochę, ale też właśnie tak to pozwoliłem temu wygasnąć. Okej. Okay. No dobra, czyli właściwie no to już mamy jasną sytuację. No po prostu całe życie właściwie robiłeś cash i teraz dalej zaczynasz go robić, chociaż już go trochę zrobiłeś i no kurde, jesteś młody jak cholera, no to myślę, że za 5-10 lat naprawdę zobaczymy Cię w zupełnie innym miejscu, tak przynajmniej. No mam nadzieję, ale wskazuje. Wiem, że jeszcze zbankrutuję pewnie z 5 razy, więc no już dobra. Parę razy to przeżyłem, to jestem na to gotowy, ale już znam tyle fajnych ludzi, że się tak o to nie boję. Ale dlatego jak pytam, wizerunek, czy jakieś tam założenia, które postawiłem wobec tej firmy, którą teraz rozwijam, są dla mnie ważne, bo chłopie. Jak się wszystko straci, to jest to słowo i wizerunek najważniejsze. Okej, okay, to bardzo ciekawe, co mówisz. A co dla Ciebie jest ważne, jakie ważne są punkty w Twoim wizerunku? I czy można stwierdzić, że w takim razie w dużej mierze Twoja firma jest dalej Twoim self-brandem?
Chociaż masz Uniqli, tak, ale, ale skoro mówisz tak, że podałeś właściwie przed chwilą jako kapitał znajomości, co jest bardzo istotną sprawą i widzisz, no, ja jestem dużo starszy od ciebie, a dopiero dosyć późno zdaję sobie sprawę, że moje znajomości są też moim kapitałem, ale to jakby... No jak właśnie komentować nawet. Rzucałem szkołę, to tak sobie też myślałem, że lepiej znać jakichś trzech gigakozaków i się z nimi ziomkować, to wtedy jest większa szansa, że to się osiągnę, niż mieć po prostu jakiś tam papierek. No tak, no to w ogóle... No nie dementuję tych papierków, ale w wielu kontekstach są niepotrzebne. Nie, ja dementuję, absolutnie. Uważam, że... No ja dementuję w 95% przypadków, ale w 5% to jest potrzebne. Znaczy, ja uważam, że uczelnia jest super, jeżeli studiujesz to, co lubisz, to i ta uczelnia jest dobra. I wtedy... Tak, oczywiście, ustawię sobie jak chcesz. I wtedy ta uczelnia jest świetna, natomiast jeżeli ludzie chodzą gdzieś dla papierka, no to to jest jakiś bezsens. Nie wiem, może to 30 lat temu 50 miało jeszcze jakiś sens, ale teraz chyba nie ma. No właśnie wtedy miało sens i dlatego rodzice i babcie mówią, no wiem, nam, żeby właśnie to było, bo wtedy im by się to bardzo przydało, ale akurat dzisiaj się to nie przydaje. No tak. Bo no ta wiedza w ogóle NFT, no to jakby jest tak świeża, że to niemożliwe było nawet tego zdobyć gdzieś na uczelni. No właśnie, no. Ale dzisiaj akurat są te piękne czasy, że nawet jak jest wiedza, która jest znana, że tak powiem, ludzkości od dawna, to możesz tą wiedzę czerpać z różnych źródeł, a nie tylko z jednego mistycznego, które się nazywa uczelnia. No bo budowania domu możesz się na YouTubie nauczyć i no całej masy rzeczy, a kiedyś to było... No ale warto, żeby w trakcie kupowania domu było wiadomo, czy idziesz do kogoś, kto jest samoukiem w budowaniu domów, albo ma jakieś papiery, tak samo jak do dentysty. Możesz iść do dentysty, który kosztuje 100 zł, ale jest samoukiem, albo do takiego po prostu, jak co jest za kasa. Akurat o dentystach samouka. Ale tak generalnie... I tu jest akurat chodzi o zdrowie, więc to jest jedna rzecz. Natomiast tutaj... dom, no to jest, no to słuchaj, przecież każdy deweloper nie jest kolesiem, który skończył studia budowlane, architektoniczne, czy jakieś związane z tym. Są często to ludzie, którzy po prostu się tego nauczyli. No. Dobra, różny skomplikowany temat. No dobra, słuchaj, przejechaliśmy przez twoją karierę, skończyłbym tak, dobra, teraz jesteś w Warszawie, czyli Warszawa to jest jakby ten top polski biznesowy, jakby nie było to miejsce, w którym dobrze jest robić interesy, jeżeli chce się, no w różnych dziedzinach, tak na dobrą sprawę. Oczywiście są zamożni ludzie w różnych miastach, ale no, Warszawa daje dużo możliwości. Następne powiedziałeś się LA. Czy jeszcze ty widzisz dalej, że są różne punkty na ziemi, które chciałbyś, nie wiem, zaliczyć albo osiąść, albo nie wiem co? No... bardziej planety bym chciał odwiedzić inne. No ale co to planety możesz tam... ale ten, to jest może taki... Mars, chociaż wątpię i ten... No ja myślę, że dla naszego życia to księżyc, będzie no. Bardzo... Taki księżyc, myślę, będzie bardzo, bardzo dostępny. A tam nudy, tam nie ma dużo biznesmenów, nie poznasz tam dużo fajnych ludzi, którzy będą twoim kapitałem, chyba no że w tej rakiecie. Jakby tam, na Księżycu było 100 osób, no to znać całe community tego Księżyca, to super doświadczenie. No patrzcie go, no dobra, a to ty słuchaj, a może powinieneś w tych, w jakichś innych wymiarach też popodróżować. Co to znaczy? No słuchaj, są różne rzeczywiście. Nie biorę narkotyków żadnych. Nie trzeba narkotyki, można przez medytację to robić na przykład. Są różne źródła. Myślę, że nie, że wolałbym na inne planety. No, tak teraz się to może wydać no, niedostępne, ale myślę, że... Nie, jak najbardziej, no jak, przecież pracują nad tym. Będzie. Poza tym już dawno temu byli na Księżycu na przykład. No tak. Ludzie, no to... Ale jakby mówię, że będzie to takie dostępne, że no za 100 lat to może dzieci na kolonie będą jeździć na Księżyc. Może tak będzie to dostępne. Może, no, może ludzkości nie będzie za 100 lat, ale jest duża ku temu szansa, no, to faktycznie.
No dobra, to co? A po LA jeszcze coś jest, na przykład taki przystanek jeszcze na ziemi gdzieś dla ciebie, czy już? No jakby ja dostosowuję też miasto do moich potrzeb i właśnie wydaje mi się LA, no LA, jak tam sobie byłem chwilę, to mi się wydawało takie skupisko największe tych ludzi fashion czy NFT, takich otwartych na takie nowe rzeczy, że gdzie tam się stworzy najwięcej takich efektów motyla. Na przykład teraz byłem w Nowym Jorku i wbiłem sobie do sklepu Rip and Deep, jeden z moich ulubionych marek. I moim mikromarzeniem jest zrobić z nimi kiedyś collab, nie? I oni właśnie w NFT wchodzą, nawet u siebie mają na półkach już tam kolaby jakieś NFT z kolekcjami aktualnymi NFT powystawiane. No ja tam po prostu wchodzę, kupiłem sobie 4 koszulki i akurat zagadał do mnie ziomek, jakiś tam po prostu sobie stał, co był w tym sklepie, pracował. Mówi, siema, fajna czapka, bo akurat była z Rip and Deep. A ja akurat w tej czapce miałem NFC pin, bo sobie przerobiłem, że to jest NFT, nie? I ściągam i mówię, pa, to jest NFT. On mówi, ta, wow. I tam pogadałem z nim z 5 minut i on mówi, o chłopie, ty wiesz, o co chodzi. I wziął mnie tam na zaplecze, z 20 minut mu opowiadał, że on teraz tu będzie kończył pracę, że swoją markę odpala i że tu w ogóle nikt na sklepie tego nie wie, ale dziś przyjeżdża ten główny founder tego Rip and Deep. No. I ja tam go poprosiłem, żeby mnie z nim ustawił, no i się z nim zbiłem. I w Polsce taki efekt motyla jest mało prawdopodobny, a myślę, że właśnie w LA jest największa szansa na takie efekty motyla i dlatego to sobie wybrałem, ale no może za pół roku, rok będę miał inne jakieś potrzeby, to inne sytuacje. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa, efekt motyla na to sytuację, ale... Myślę, że był to efekt motyla. No, nie dla mnie efekt motyla to jest coś tak dalekiego od danego wydarzenia, a jednak przyjście do sklepu to jest dosyć blisko. No, po prostu nie, no generalnie... jak się mówi na efekt motyla, że jak motyl zakręci skrzydłami, to może wywołać to huragan na drugim końcu ziemi, więc dla mnie ta przenośnia jest troszeczkę za daleka, no w tym, ale to kontekście... się tak czepiam lekko. No. Może tak, ale ja bardzo... No ja dużo, często używam tego chrześcijania, tego efekt motyla. No i jakby to może powiem okazja, no. Takie okazja moim zdaniem jest lepszym tutaj. Okazji, których ja szukam, to tych konkretnych, to myślę, że są w LA, a może za 2 lata, jak zupełnie innych będę szukał, to wtedy się okaże, że Singapur jest najlepszy. Na razie najbardziej odpowiedni jest, myślę, dla mnie LA. Ludzie mi ten właśnie opowiadali, którzy że byli w Stanach, że dużo jest tam takiej otwartości w różnych społecznościach, gdzie wiesz, na przykład w muzyce mi opowiadali często takie sytuacje. Dokładnie właściwie analogiczne do twojej, gdzie na przykład ktoś szedł do sklepu z winylami czy z jakimś sprzętem i za chwilę spotykał, nie wiem, super znanego DJ-a, znanego na cały świat i nagle się okazywało, że ta osoba, która z naszego punktu widzenia Polski wydaje się odległa jakby wręcz na innej planecie, to ona jest tam na wyciągnięcie dłoni, a ponieważ są to na tyle duże aglomeracje, to ci ludzie też nie są podobno, nie, albo nie wszyscy nie są aż tak jakoś aroganccy, że mimo, że są legendami i tak dalej, można z nimi pogadać. A nawet no, w Stanach mi się też wydaje, że każdy może, no może tak, nie wiem, może to na wyrost powiem, ale mi się wydaje, że każdy jest tam taki mały na swój sposób, bo jest, to są te Stany tak ogromne i tak jest tam duży kapitał. Na przykład zobacz, Rafał Zaorski, no to kupił teraz ten APEC za tam 20 milionów. Na złotej i było to okrzyknięte na bankierze, że gdzieś najdroższy apartament w Polsce, czy coś takiego. No to jest tylko 4 miliony dolarów. A w Nowym Jorku ktoś wystawił penthouse za 250 milionów dolarów. Na 160 piętrze, tam koło Manhattan. No tak, tak. No. A w LA, no to jakaś najdroższa nieruchomość, jaką widziałem, do kupna, to 295 milionów dolarów. No to jaka to jest przeogromna przeskok. No tutaj, jest, ale oprócz tutaj Rafał tego też... jest kozakiem, ale jakby tam pojechał, to by się poczuł malutki. I ja wolę, ja wolę być pewny, że w dobrym wyścigu, że tak powiem, jestem. Dlatego tam bym sobie posiedział. Okej. Czyli po prostu od razu wchodzisz w wielką skalę. No może nie od razu, bo tutaj musiałem dużo się nauczyć i posiedzieć. No tak. Więc od razu to by było, jakbym w wieku 16 lat powiedział, nielegalne jest rzucanie teraz szkoły, to ja uciekam, nie złapiecie. Tak, źle to wyraziłem. Natomiast natomiast jednak te twoje
przeskoki są szybkie, bez jakiegoś zamulania. No ta branża też jest taka szybka, NFT. Na przykład dwa lata temu, no prawie dwa lata temu, jak zaczynaliśmy to robić, no to każdy się pukał w głowę, że co to NFT dla physical assets? No jakieś gówno. A jak taką, powiedzmy, naszą największą konkurencję pół roku temu kupił Nike i Nike już sprzedał tam, ma revenue z 200 milionów chyba, albo 120 milionów z tych NFT fizycznych i normalnie sprzedają buty jako NFT, kurtki, spodnie, wszystko, no to już jest takie to normalne i nagle Lacoste sprzedaje, Hugo Boss i wszyscy. No słuchaj, tutaj ten... Ale to nie mówię też tylko warto, o Polsce. Warto, żeby ogóle, wspomnieć, no, że my też chcemy to robić jako 100%. Chyba mogę zdradzić, że no też jesteś udziałowcem w tej firmie, z czego się strasznie cieszę i mam nadzieję, że będziemy część tych projektów na pewno realizować razem. Ja też zamierzam się dokształcać w tych tematach, bo tak jak Ci powiedziałem, moja mocna strona to opowiadanie historii, ale te wszystkie technologie to są rzeczy, które ja sobie przyswajam. Także tutaj taka mała przechwałka i na tym skończę. Zobaczycie, co z tego dalej wyjdzie. Jeszcze co do tych stanów i że to tak można powiedzieć, że ja coś szybko robię. No to ten świat po prostu jest taki szybki. Ten na przykład TikToker, co pokazuje tak te rzeczy, nie? Mm-hmm. Ten, co nic tam nie mówi na tych filmach. Tak. No to przecież on tam ma też taką historię, że gdzieś tam po prostu w Afryce siedział, nagle wszyscy, jak cała rodzina wyjechała do Włoch, żeby coś zarobić kasę. On tam pracował jako kelner, ale był COVID i go zwolnili, nie miał co robić, nie miał kasy. Nagle zaczął nagrywać na TikToku i miał tam w pierwszy miesiąc chyba 7 subskrybentów, coś takiego. Mhm. A nagle zażarły wirale i dzisiaj jest twarzą Hugo Bossa. No i po prostu świat teraz stwarza takie możliwości, że bardzo łatwo możesz być kimś i ten świat po prostu jest taki szybki. I to nie jest tak, że ktoś coś robi szybciej czy wolniej, po prostu teraz tak trzeba robić. A boisz się, że, bo rozmawialiśmy u Ciebie w mieszkaniu o tym, że może się to okienko możliwości zamknąć? No, może tak kiedyś będzie, ale myślę, że przez kolejne 20 lat się jeszcze nie zamknie. Chciałbyś projektować swoje dzieci, bo wspomniałeś, że chciałbyś założyć rodzinę i tak dalej. Chciałbyś zaprojektować swoje dzieci? Wiesz, no, o czym mówię? To, że im powiedzieć, co mają robić? Nie, w ogóle. O tym, że ingerujesz w ich kod genetyczny i że ustawiasz te dzieciaki tak, że na przykład mają zdolności takie, śmakie, owakie, wykluczasz różne choroby. No, mówię o... No, jakieś takie rzeczy zdrowotne to na pewno, ale takie w mózgu, że ma być nakierunkowany na bycie tym, no to nie wiem, czy jest to takie moralne. To już moralność jest no, mój kwestią, tata kiedyś, wiesz, dyskusyjną. No mój tata na gitarze kiedyś bardzo dużo grał, miał tam jakiś swój zespół, kasety swoje dawali i marzenie mojego taty i mamy było, żebym ja grał na gitarze i tak na siłę chcieli, żebym grał. Aha. A właśnie im bardziej oni chcieli, tym bardziej ja nie chciałem i nigdy nie będę grał na gitarze, bo aż tak oni chcieli, żebym ja grał. A oni tak bardzo też chcieli, żebym ja nie rzucił szkoły, że ja specjalnie właśnie to zrobiłem. A wykazujesz jakieś zdolności muzyczne? No myślę, że nie, ale nigdy nie próbowałem. Chociaż kiedyś tańczyłem w zespole pieśni tańca Ślężanie z 10 lat chyba, albo z 7. Ja coś tam śpiewałem i tak dalej, ale no... Jak pytasz się, czy byłbym dobrym muzykiem, czy coś, no to nie wiem, myślę, że nie. Nie mam, myślę, takiej do tego pasji, albo jakoś mnie to nie jara. Bardziej... No to pasji nie masz, to jest moim zdaniem ten, bo niestety te wszystkie rzeczy w różny sposób się krzyżują. Są ludzie bardzo utalentowani z pasją, są ludzie bardzo utalentowani bez pasji i też na przykład ludzie nieutalentowani a z pasją, ale... Mam takie poczucie, że akurat przy artyzmie, jeżeli coś chce się stworzyć takiego wyjątkowego, to chyba jednak ta pasja jest bardzo istotna, bo no po prostu, no, w tym momencie faktycznie się coś tworzy, no jeżeli się tylko... Znam takich muzyków, co wiesz, bardzo dobrze grają na przykład na instrumencie, a oni nawet nie wiedzą, co mają grać, gówno ich to wszystko obchodzi, bo właśnie starzy ich wysłali do szkoły i co, umiesz grać? No wiem, no tam patrz na tych skrzypcach. No też ja bardzo długo w ogóle sztuki nie rozumiałem, nie rozumiałem jakichś tam
że to jest sztuka, że ktoś umie tak śpiewać, umie taki tekst napisać, umie zrobić taki obraz. Tak bardzo długo to nie rozumiałem, ale przez ten świat NFT no to trochę to zrozumiałem, bo poznałem w realu tych artystów, co sprzedawali jakieś tam, wiesz, bardzo drogie obrazy po 300-400 tysięcy dolców w wielu sztukach, bo to wiesz, były NFT-ki, więc tam powiedzmy każdego było po 15 sztuk czy coś. Albo w ten świat fashion musiałem trochę wejść, byłem teraz też na Fashion Weeku i tak, no właśnie, i tak bardziej to zrozumiałem, bardziej to rozumiem. Pamiętam, jak mi powiedziałeś ten, droga jak cholera. No, Stany są giga, giga drogie. Myślę, że tam nie da się po prostu spać za mnie jak 2000 zł za dzień i tak dalej. Aha. Jest fest ogromnie drogo, ale no to dla nas tak się wydaje, nie? Jakbym był tam lokalcem i robił to samo co tu, ale tam, no to na pewno pewnie by to tak nie bolało. No ale co, bo ja akurat słyszałem, że Stany jak Stany są w różny sposób drogie. Myślę, że samo taka bycie w takim miejscu jak Fashion Week i wszystkie rzeczy wokół tego, czyli hotel, który jest w miarę blisko i zjedzenie obiadu z odpowiednimi ludźmi w odpowiednim miejscu, to wszystko generuje ceny, no bo tam w sklepie, nie wiem, tak jak ludzie mi mówili, że wcale nie jest tak wszystko, wcale ten, drożej, a ubrania takie streetwearowe to nawet wiele razy ktoś przywoził dużo taniej niż, niż no, w Europie, no nie? No, nie kupowałem nigdy nic streetwearowego w Stanach, to się nie wypowiem. Ale no, spałem po prostu bardzo dużo po hotelach i ja nie mam też prawka, więc zawsze Ubery muszę brać, no to strasznie to jest drogie. Wiesz, Uber na przykład z lotniska w Nowym Jorku, no to ile? Ze 120 dolców. No to, tak? Ta, no to jakby... A ile jest z lotniska do, powiedzmy, hotelu? No, kilometrowo nie wiem, mogę sprawdzić, ale... Ale tak 10, 20 czy 50? No jechało się z 55 minut. A ile to kilometrów? A w korkach się stało? No raczej w centrum troszkę, ale troszkę, tak, to nie. Dobra, no czyli było za 30 km na przykład, albo 40. No może. No tak bym rzucił. Ale akurat na długi dystans to, ta, to się zaskoczyłem, że tak tani jest Uber. Bo kiedyś jechałem z Austin do Bostonu, chyba, do Bostonu albo gdzieś do, nie wiem, gdzieś i musiałem, nie pamiętam gdzie, gdzieś musiałem podjechać z 400 km Uberem na już na lotnisko, bo już musiałem wracać po prostu do Polski i o coś się stało. I jedyne najszybsze połączenie to było takie, że podjadę Uberem tam z 400 albo 300 kilosów i stamtąd od razu wsiądę samolot. No i tam mi wyszło z dolara za kilometr, więc tam na dłuższym dystansie to było tanie. Okej. Co ten, co ciekawego wyniosłeś teraz z tego ostatniego wyjazdu? Czy coś oglądałeś, co się podobało? Czy natknąłeś się na jakieś brandy, które zrobiły na tobie wyjątkowe wrażenie? No, zrobiło to na mnie wrażenie, że Tommy Hilfiger całą imprezę gadał, że NFT wprowadzają i wszędzie właśnie do ściany mogłeś sobie tapnąć telefonem, tak jak można tapnąć moją koszulkę, to tam na imprezie Tommy Hilfigera mogłeś tapnąć ścianę i sobie wymintować jakiegoś NFT-ka. I Tommy Hilfiger ciągle gadał, że NFT, NFT to przyszłość, to są artyści, NFT, ten... Normalnie ten, wiesz, ten Tommy normalny, Hilfiger... Ten prawdziwy Tommy. No, normalnie ciągle gadał o tych NFT i to było dla mnie takie, wow, że to już? No. Że normalnie myślałem, że to w 50 lat się stanie, a normalnie jadę sobie tako zobaczyć inną branżę, bo ja aż tak nie jestem fashion, wchodzę dopiero w te fashion, bo wiesz, cały czas w tym Web3 byliśmy wśród tych NFT-ciarzy, ale no jakby taki prawdziwy unicorn, prawdziwe miliardy, no to będą wprowadzane, jak wprowadzimy te NFT do tych normalnych, zwykłych marek. No i mnie to zdziwiło, że to już, że to oni już zaczynają robić, każdy już robi i że to tak szybko się stało. To było dla mnie takie szok, z takim szokiem. A, no i myślałem, że ludzie o wiele bardziej tak odklejkowo będą ubrani, bo to się tak zawsze, te zdjęcia z Fashion Weeka, jak ogląda, to każdy ma tak, wiesz, takie giga dziwne ciuchy, a no. Na wielu imprezach myślę ja najdziwniej byłem ubrany, bo specjalnie dzień przed, jak byłem jeszcze w Polsce, to poszedłem do jakichś vintage shopów, no. Kupiłem takie giga dziwne ciuchy. No to i... co kupiłeś, ale to jest ten, no, jakiś, no właśnie, no co kupiłeś? No, trudno mi to opisać, bo nie jestem giga koksem w ciuchach, ale na przykład... taką koszulę całą świecącą w brokacie, jakieś cekiny, coś tam i jakąś dziwną marynarkę super, jakieś żółte spodnie, gdzie normalnie nie noszę jakichś takich dziwnych spodni albo jakiś, nie wiem... Strój pszczółki Mai.
No wczoraj coś takiego miałem, nie wiem jak to wyjaśnić. Wczoraj jak wychodziliśmy na dół, co padało, to miałem takie coś z kapturem do kolan. Taką kurtkę. Kurde, nie no to było takie dziwne. Pokazywałem ci to na telefonie też. No, a wiem, no, kurtkę miałeś kolorową po prostu z NFT. Ona nie była jeszcze taka mega dziwna, bym powiedział, no nie? No, no jeszcze jakieś tam dziwne rzeczy, ale nie wiem jak to nawet wyjaśnić. Niektórych nawet nie nosiłem. Okay. Ale na wielu rzeczach to, mimo to, że mówisz, że nie byłem dziwnie ubrany, to i tak trochę bardzo się znaczy, wyróżniałem. Słuchaj, wszystko myślałem, że zależy tam... do czego się co przyłoży. No, wiesz, jejku, jestem z tego pokolenia, gdzie cokolwiek, co myśmy zakładali troszeczkę odbiegającego od normy, to było szokiem. I pamiętam, wiesz, jak myśmy na deskorolkach jeździli, na przykład nosiliśmy czapki zimowe w lecie również, no nie? No to, to było z pomponem później, ale były wcześniej to jeszcze... Ja pamiętam z pomponem. Z pomponem wjechały, pompony później wjechały, wcześniej wjechały takie przydługie u góry i ten, nie pamiętam, nie było jakiejś szczególnej nazwy na to. New Deal, taka firma skateboardowa. Mam taką długą, ale z New Air. No to Deal wypuszczał takie czapki na przykład. Ja miałem taką czapkę w paski i to była moja świętość w ogóle, ta czapka. No ja ją nosiłem po prostu zawsze, wszędzie i ten, i w lecie, i w zimie, i kiedy się dało, bo akurat tych ubrań filmowych nie miałem jakoś specjalnie dużo. No i to wiesz, to wtedy to była wielka ekstrawagancja. Dzisiaj żadna. Właściwie już... No nie wiem, ktoś musiałby się, nie wiem, za właśnie pszczółkę Maję chyba przebrać. Też bym pomyślał, że po prostu reklamuje, nie wiem, sklep z miodem obok i to akurat, wszystko. No nie. W Polsce to akurat łatwo tak się dziwnie ubrać, a w Stanach się wyróżnić to... Ale też nie chcę gadać, że tam to jest, a tutaj to nie ma. Tylko tak mówię przykład jeden. Ja mam taką śmieszną historię, jak na targi jechaliśmy do Chin i wcześniej pojechaliśmy do Warszawy na takie spotkanie, gdzie opowiadali, jak to tam na targach w Chinach jest, jak się robi w ogóle interesy w Chinach. I był taki gościu starszy wiekiem i myśmy z moim ówczesnym wspólnikiem w 100% na to wpadli i przyjechaliśmy do Mariota i w ogóle myśmy przyjechali, pogadali z nimi, wrócili do Szczecina, a wtedy to był naprawdę duży ten wyczyn, bo nie było autostrady, więc była to taka no chamska podróż, no ale i wszyscy w garniturach, a myśmy wpadli normalnie, po prostu tak streetwearowo ubrani. I tak podeszliśmy do tego gościa i mówimy, ale jak to tam jest? Bo pan też jeździ na te targi fashion? On tak, jeżdżę, nie mówię. Ale co? I tam w garniturach wszyscy przepala. Oczywiście, no to są targi fashion, tam się ludzie elegancko ubierają, no nie? Mówię, naprawdę? No tak. Ja się zdołowałem na to, mówię, ja pierdziu, to muszę sobie jakiś garnitur kupić na taki wyjazd, a ja nienawidzę garniturów, po prostu nie cierpię tego. A ja właśnie kiedyś bardzo, ciągle tylko w marynarkach chodziłem. No, a ja tego nie lubię, bo to jest dla mnie... A teraz już nie chodzę, ale kiedyś to zawsze, tak chciałem ten jakby status sobie podnieść. Rozumiem. No i ten, i generalnie przed wyjazdem, bo w końcu myśmy tam mieli zaplanowany za jakiś czas ten wyjazd, i ja zacząłem szukać, mówię, jejku, chyba ja muszę do Berlina kupić, bo w ogóle no ja byłem też, miałem nadwagę, więc w Szczecinie było ciężko kupić to i z taką dziewczyną rozmawiałem, która pracowała w H&M-ie i mówię, ty, słuchaj, jak tam jest na tych targach, to co ja w Gajerze tam muszę wiedzieć, że zwariowałeś, kurde, co ty garnitury sprzedajesz czy kupujesz, żeby w garniturze tam jechać? Mówię, no nie, bluzy z kapturem będę kupował, albo t-shirty, albo inne rzeczy, czapki może. Ona mówi, no to jedź tak, jak się ubierasz po prostu. Ja mówię, no tak właśnie myślałem od początku. I co, w Chemie, w Szczecinie czy w Berlinie ci to powiedzieli? Nie, ona powiedziała mi to chyba w Szczecinie, ale generalnie to jest taka dziewczyna, która w ogóle bardzo dużą karierę zrobiła w H&M-ie i ona prowadziła tam jakieś ich marki, na przykład na Rosję, potem w ten biuro w Hongkongu bodajże całe prowadziło, także to była taka dziewczyna, która no, zrobiła karierę. I też ci powiem ciekawe, ona była z jakiegoś małego miasteczka albo bodajże
z wioski, gdzieś koło Szczecina, poszła pracować do normalnego sklepu H&M-u, który w którymś momencie w Szczecinie bardzo dobrze szedł. Ona tam zapieprzała i zrobiła taką karierę, wiesz, od w korpo, co prawda, ale do samego tam topu. Z tego co wiem, teraz nie miałem z nią kontaktu już od bardzo dawna, ale było to ciekawe i takie na swój sposób też budujące. Kurde, to jest zawsze taki beznadziejny ten. Możesz tym jechać? Nie wiem. A do tego, że się historia powtarza, no to kiedyś te marki wszystkie skateboardowe, jakieś tam Zero Skateboards czy coś, no to pierwsze ciuchy sprzedawali na Fruit of the Loom, a potem sobie zaczęli swoje robić rzeczy. I tak samo w NFT na przykład teraz tak było. Dużo tam marek robiło swoje jakieś gówniane ciuchy, potem robili z nami, tak, no, a teraz już robią z jakimiś tam Tommy Hilfigerami. No tak, tak, tak. No na różnych blankach, chociaż nie do końca, no ale bo jak się zaczyna taki brędzik, to kiedyś ktoś mnie o radę zapytał, to powiedziałem, mówię, no słuchaj, zacznij po prostu od tego, co jest najłatwiejsze. Najłatwiejszy jest t-shirt, no i jeżeli zrobisz fajną grafikę, to zawsze sprzedasz ten t-shirt. Jeżeli coś, co, albo napis, z którym ludzie chcą się zidentyfikować. Jeżeli nie skończyłeś odpowiednich szkół, albo nie wiem, gdzieś tego się nie uczyłeś naprawdę, to zrobienie na przykład jeansów to jest wyższa szkoła jazdy. No to trzeba sporo wiedzieć o tym, żeby zrobić fajne jeansy. No my też dużo robiliśmy, w sensie nie robiliśmy, nie mamy swoich szwalni, ale długo się zajmowaliśmy też tą wysyłką ciuchów. Ale jeansy tak robiliście dalej. Na przykład? No robiliście, no w sensie my nie produkowaliśmy, ale, no dobrze, no to ale robiliśmy takie jeansowe jakiety, gdzie musiało coś tam być. No ale wybierałeś jeans samemu? To akurat ja personalnie nie, ale z mojej firmy tak. A, okej. Okay. I to dużo było roboty, dlatego teraz bardziej skręciliśmy i chcemy tylko robić tą technologię. I lepiej mieć cent tam z każdego ciucha na świecie niż 10 dolców ze swoich ciuchów i tylko 10 tysięcy ich sprzedać. No, słuchaj, efekt skali na pewno jest... Tak, jak ci mówiłem też wczoraj, że Instagram jak 400 milionów miał już użytkowników, to tylko 14 ludzi zatrudniał. Mhm. Tak, ta technologia pozwala. No tak, to. No. Jest to na swój sposób budujące. No, to od paru biznesmenów słyszałem taki tekst. Najbardziej w biznesie nie lubię ludzi. Jest to ten punkt, który no, bywa problematyczny w wielu przypadkach. Słuchaj, a ty powiedziałeś, że to nie jest w sumie wszystko dla pieniędzy, ale wiadomo, że wysoki standard życia jest fajny, ale jeżeli na przykład nie dla pieniędzy, to co? Jakie są jeszcze twoje wyznaczniki, cele? No ja bardziej tą kasę traktuję jako taki, jako sport. No, ktoś chce być najszybszy na świecie, ktoś chce być najlepszy w szachy, a ta lista Forbesa, no, która wiadomo, nie jest taka ostateczna, bo są jeszcze ludzie bogatsi, ale to jest taki jakby ranking, się wszyscy ścigają, kto będzie miał więcej tej kasy. Dobra, czyli ty grasz w grę, którą wygrywa ten, kto umrze najbogatszy? Tak. No ale tak. To na podium nie staniesz, bo no. Już nie będziesz żył, no. Ominie cię puchar. No, czy ja wiem, bo Elon Musk stoi, no. Stoi. Nie umarł jeszcze, nie wiadomo, kurde, może wiesz. No może jakoś rozkmini to, że sobie swoją świadomość wyciągnie za 30 lat do jakiegoś robota. Myślę, tak. Że za szybko, ale może kiedyś będzie to możliwe. Tak, tylko że jest tutaj bardzo mocne filozoficzne pytanie, czy ta świadomość będzie tylko jego pamięcią, czy będzie jego faktyczną świadomością. No ale nawet sama pamięć to już jest dużo, żeby pogadać. No nie, bo wtedy nie byłbyś to ty, to tylko byłoby inny byt, który by miał twoją pamięć. No tak, ale właśnie, nie wiem, na rynku NFT czy jakimś tam coinowym, no to jest dużo takich rzeczy, które... Nie dowiesz się z książek czy coś, tylko musisz się dowiedzieć z tego, jak ktoś to przeżył. I ty, a to, może będzie to można, była taka skarbnica wiedzy. Może będzie można jako NFT-ka twoją pamięć kupić. No myślę, że jakby pamięć można było normalnie kupić, to już zrobić z tego NFT, no to jest tako. No nie wiem, czy to jest tako. Na przykład popularne NFT, które tak też rozpromowały to jest NBA Top Shots.
to oficjalne jakieś tam highlighty z NBA, możesz sobie kupić, na przykład jak LeBron James coś tam rzuca i konkretny kupić możesz ten, wiesz, wycinek 5-sekundowy i to jest naprawdę twoje. I tam, wiesz, już tak jest to w takim tam mainstreamie, że nawet się nie gada, że to jest NFT, po prostu wchodzisz, zakładasz konto, mail, hasło i sobie kupujesz za kartę ten wycinek twój i siema. Nawet tam jakby nie ma tej otoczki, że o, to jest NFT, o, to taki token. Po prostu tam już jakby w tym konkretnym projekcie to już się tak przyjęło, że to jest ten właśnie format, powiedzmy, NFT i nikt tam już nie gada, że to taki token socjalny, wiesz. A ty nie masz poczucia, że dzieje się jakieś coś takiego, że my, nie wiem, my, no akurat ja najmniej, ale ludzkość w ogóle teraz jakoś właśnie, nie wiem, może pracuje nad właśnie symulacją, w której sama się w tym momencie znajduje? Pytasz, czy jesteśmy w symulacji? Nie. Pytam, czy pracujemy nad symulacją, w której się znajdujemy. Czyli musiałoby być jeszcze raz jakieś cofnięcie do tego, co jest teraz w symulacji. Kurde. Dobra, źle to tłumaczę, ale mam moją myśl, o której chcę ten. Wyobraź sobie, że tak, no właśnie ludzkość pracuje nad grami, nad metaversum, nad wirtualną rzeczywistością. Wszystko to się zaczyna łączyć w jedno i ta cyfryzacja dochodzi do takiego punktu, że może się okazać, że to myśmy stworzyli to, w czym teraz jesteśmy i to jest tak naprawdę metaversum, a potem się cofniemy z powrotem do... będziemy mieć symulację, w której tworzymy symulację. Czyli jesteśmy już w symulacji, którą kiedyś stworzyliśmy? Tak. Tak, dokładnie. O to nigdy nie myślałem aż tak głęboko nad tym. Więc o to o tym plakacie mówiłeś. Co tam było? No, tak, no, tak. No nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć. No... No nie, powiem nie, co mam odpowiedzieć? Nie, nie rozgadam się tutaj na 10 minut. Bo nie, możesz się rozgadać na 30 sekund, no, na ile chcesz. No, nie wiem, jak na to odpowiedzieć. No myślę, że nie jesteśmy w symulacji i tyle, no. Okej, poczekaj chwilę. Nie było jakichś takich bugów. Dobra, dalej chodzi. Musimy zrobić małe stop. Zaraz zrobimy. Dobra. Proszę Państwa, trzeba było włączyć doładowanie, ale z tego co widzę, wszystko się nagrało, więc jest ok. No, mam nadzieję. Dobra, czyli ten Krzysztof uważa, że nie jesteśmy w symulacji i że nie zaprojektowaliśmy jej wcześniej i nie cofnęliśmy się do tego, co było wcześniej. A jak tak jest, to mi powiesz za 30 lat. Aha! Najgorszy jest problem w tym, że możliwe, że się nie powie, chyba, że razem umrzemy i na przykład to jest... Boże, dobra, już wchodzę w jakieś pierdoły. To nie o tym miała być rozmowa. No dobra, a ten... ale wspomniałeś tu w małej przerwie jednej rzeczy, to ja do tego nawiążę. Flexowanie się bogactwem i rzuciłeś, że nazwałem cię milionerem, ale ja wcale nie powiedziałem, że się jakoś tam super... No ale ja na przykład kiedyś, no może nie kiedyś, ty żebyś nie powiedział, które to jest czasopismo, no. Wolę nie wspominać. No na przykład właśnie miałem 2 tygodnie temu jakiś taki wywiad do takiej dużej gazety, gdzie, czy czasopisma, nie wiem jak to nazwać. No i tam mnie właśnie tak, myślę, słabo opisali i nie pozwolili mi tego opublikować. I to mi się nie podoba to, jak ktoś tam mówi, że a chłopie, no wiesz, jest dużo takich memów, że rzuć szkołę, zbuduj dwa bliźniaki i zostań milionerem i nie siedź na etacie. I ja nie lubię takich, wiesz, nawiązać, że ohoho, milioner, ohoho. No dobra, no ale z drugiej strony... A poza tym milion mieć, no to wiesz, to wystarczy mieć mieszkanie i tyle w sumie w Warszawie.
No dobra, okej, to jest jakby pojęcie, co to znaczy w ogóle być milionerem, czy mieć coś, co jest warte ten milion, czy mieć odłożony milion albo parę milionów na koncie, czy mieć pewien luz finansowy, który tak naprawdę może się przedstawiać na różne sposoby, tak? Na przykład nawet stałym, bardzo dobrym dochodem, który wiemy, że na przykład z jakiegoś powodu raczej nie jest niczym zagrożonym. To też można tak na to spojrzeć. Dobra, pieprzyć to. Słuchaj, ten... Też spoko, że dolar taki drogi, to jeszcze w Polsce to jeszcze łatwiej być milionerem. Akurat, no to zależy dla kogo. Akurat dla mnie bardzo dobrze, bo ja mam wszystko w dolcach. Tak. Te wszystkie wyceny obrazków też są tak, w dolcach. AdSense'y też w dolcach teraz przychodzą, to są lepsze stawki, ale nie dla każdego nie dla każdego biznesu to jest dobrze. Przewidujesz, że w tym zakresie rynku może coś być następnego po NFT i czy na przykład też, bo wiele osób mówi, to całe NFT to się zaraz skończy, okaże się, że to głupota, że to nikomu niczego nie było potrzebne. No generalnie no to na koniec dnia jest to po prostu technologia, tak samo jak na bańce internetowej można było nazwać idiotą kolesia, co kupił za paręnaście baniek domenę koty.com. No to tak samo teraz mamy te domeny, powiedzmy coca-cola.eth, opensea.eth, tommyhilfiger.eth i one też chodzą po kilkaset tysięcy dolarów. No i jakby to jest po prostu NFT, na koniec dnia to właśnie, jak powiedziałem, jest to technologia i ona z nami zostanie. Powiedzmy, nie wiem, była jakaś tam kiedyś bańka kolejowa, bańka tulipanowa, a jakby do dzisiaj jest, to było w Holandii, tak? Tak. No to do dzisiaj jakby oni są tą kolebką tulipanową. Dalej używamy kolei, dalej używamy internetu, mimo tego, że jakby można powiedzieć bańki, to no, internetowa pękła hukiem i dużo ludzi tam co się ładowali pod koniec, co stracili kasę. Tak samo teraz jest na NFT, ale technologia z nami zostanie i no, tych zastosowań w mainstreamie nawet trudno jest sobie wyobrazić, jak wiele jest. Na przykład jest taka firma Polygon, co oni zrobili coś takiego jak Proof of Human i też coś takiego, jak to się nazywa Zero Knowledge Proof. Czyli mamy dzisiaj na przykład masę tych botów na Instagramie, Facebooku, YouTubie i tak dalej, nie? No i załóżmy, że nie wiem, logując się do Face'a, no to będziemy mieli taki token NFT, SBT, czyli taki nietransferowalny. I zakładając konto na każdym, nie wiem, socjalu, no to będziemy musieli użyć tego tokena do logowania. I to jest właśnie to Proof of Human, gdzie już jakby wytrzymy te boty, nie? A Zero Knowledge Proof, jak można zastosować w realnym świecie, no to załóżmy coś takiego. Każdy przy urodzeniu... Przepraszam, i co myślisz, że to będzie nie do oszukania przez bota? No tak, no bo jakby... To masz jeden token, który reprezentuje Winiego i tyle. No. I tyle. Nie możesz go skopiować, nie możesz dorobić i tyle, nie możesz go sprzedać. I ten token to jest na przykład ty. Tak jak masz po prostu swój dowód i paszport, no to jeszcze ten dowód i paszport. No akurat wszystko to można skopiować, no tak. I dorobić. No tak, ale właśnie dlatego zmierzam do tego, że tych nowych rzeczy się nie będzie dało podrobić. Winiego też się da wymyślić. Dobra, daj mi skończyć. Na przykład 10 lat temu, jakbyś powiedział komuś, że będzie miał swój, nie wiem, dowód osobisty w telefonie, bo mamy teraz jakiś tam e-dowód czy coś i możesz normalnie, nie wiem, kupić pewnie flaszkę w sklepie już na dowód, na to, nie wiem, ja nie piję, ale chyba można, no to jakby będzie upgrade'owane o tą warstwę technologiczną NFT i tam stosując takie coś jak Zero Knowledge Proof, będzie to wyglądało tak, że idziesz sobie na przykład do Żabki i dzisiaj musisz pani pokazać cały dowód, PESEL, zdjęcie, którego się wstydzisz i jest to niekomfortowe. Wstydzę się, no, ale rozumiem. A ten Zero Knowledge Proof, no to na przykład będziesz musiał pani pokazać ten token i ona nie będzie wiedziała, jak ty masz na imię i nazwisko, nie będzie znała swojego PESEL-u, nic, ale będzie miała potwierdzenie, że ta osoba spełnia warunek bycia pełnoletnim. Uh-huh. I z jednej strony te wszystkie właśnie dowody, paszporty będą, myślę, na 100% jako te NFT nietransferowalne, a z drugiej strony no to Zero Knowledge Proof może być bardzo ciekawe, wchodząc właśnie na koncert czy coś, to nikt nie musi znać twojego PESEL-u, tylko musi wiedzieć, że spełniasz ten jeden wymóg, czyli że masz pełnoletność. Mhm. No i jakby ta technologia może być wszędzie zastosowana. Myślę, że w muzyce jeszcze nie było takiego wielkiego boomu, ale Snoop Dogg i Eminem już sprzedają swoje nutki jako NFT za Ape Coiny, które dostał każdy za darmo, kto miał Ape'a. Ja się kiedyś obudziłem rano i przez to, że miałem dwa Ape'y i trzy mutanty, no to dostałem tam za darmo 26 tysięcy tych coinów, Ape coinów
i one na szczycie, no to były tam warte z 500 tysięcy dolarów, ale w momencie, jak ja je dostałem, no to z 300 tysięcy dolarów. Okay. I Eminem i Snoop Dogg sprzedają swoje nuty w dropach za właśnie te ApeCoiny. No. Tam jakoś tam tanie, powiedzmy jedna nuta to 10 powiedzmy ApeCoinów. No i tą branżę muzyczną, myślę, bardzo NFT mogą zmienić, bardzo mogą zmienić branżę fashion, no i artyści bardziej mogą jakby czerpać. Artyści w końcu jakby mogą wyjść spod ziemi i bardziej się to może opłacać. Bo wielu jest pewnie artystów, co są uzdolnieni, ale jakby finansowo może się to nie opłacać i muszą robić jakąś pracę, której nie lubią. A tutaj te NFT to taką bramkę ogromną otwiera dla nich. Boję się, że jednak, boję się, a może się nie boję, w dupie to w sumie mam, ale jednak chyba zawsze będzie to, że jedna rzecz to jest sztuka, która jest powiedzmy dobra, no są takie moim zdaniem rzeczy, które można obiektywnie powiedzieć, że są po prostu dobre, ale też są rzeczy, które po prostu są dobrze wyhajpowane, ich pojęcie ich tego, czy to jest zajebiste, czy nie, jest cholernie względne. No tak, tylko nie mając tego jakby formatu NFT parę lat temu, to nie mogłeś sobie sprzedać, to jakby o wiele trudniej byłoby ci sprzedać 10 zdjęć z wakacji Winiego, a teraz jest to bardzo proste. No, z Winiego pewnie coś tam telu. Wini troszeczkę też jest wyhajpowany. Ale nie, nie chodzi mi o ciebie, tylko generalnie o to, że fizycznie na przykład musiałbyś sprzedawać te zdjęcia, albo nie wiem, na Allegro i wysłałbyś komuś to na maila, no to takie trochę bez sensu. A tu naprawdę byś sprzedał 10 zdjęć z wakacji Winiego i potem byś powiedział, uwaga, robię tam koncert, nie wiem, z Matą i każdy, kto ma ten to moje zdjęcie, które sprzedawałem dla Beki 2 lata temu, to teraz są rzeczy za darmo. I takie możesz zastosowania teraz wdrażać, a bez tej technologii było no też tak. To możliwe, ale dużo bardziej upierdliwe i trudniejsze. A jeszcze, no, byś airdropował tym ludziom swoje jakieś nuty, miałbyś 5% jeszcze na przykład od sprzedaży każdej tej foty, coś, co się dla Beki wysłałeś i sprzedałeś jakieś 10 zdjęć w formie NFT, to nagle są jakimś złotym gralem i są po 20 tysięcy dolarów, bo jest taka płynność zerowa na nich, czy coś. A ten, słyszałeś, że w Chinach na przykład zakupy na twarz w ogóle samo można robić? No, tak, słyszałem. No, też jest to ciekawe. No i tam nawet zakładając w ogóle konto w LOL-u, to musisz dać swój ten social ID. I tam właśnie, jak jesteś zbanowany w LOL-u w Europie, no to sobie zakładasz nowe konto, na nowego maila, nowe IP i do widzenia. A tam to masz już ten social number i naprawdę jesteś tak zbanowany. Trzeba operację twarzy robić. No, myślę, że nie jest to takie łatwe. W sensie, operacja pewnie jest w miarę łatwa, jak zapłacisz, no, ale... Nie, na pewno nie jest łatwa, tak czy siak, no wiesz co. No, no ale dla osoby jakiejś, co przychodzi pod stół, daje kasę, no to już się nie martwi, to lekarz ma już problem, jak to ładnie to zrobić. Ale... No tak, do tego trzeba by było dowód dorobić. Dobra, okej, okay, skomplikowane rzeczy. Bardziej dla Putina i jego kolegów, jak będą chcieli sobie w LOL-a pograć. Pobanowali za napad na kawałek świata. Jaką muzykę lubisz? Myślę, że nie mam jakiejś takiej swojej gatunku, tylko słucham jakichś nutek, co mi wpadną w ucho. Jak mi już jedna wpadnie, to słucham jej 3 tygodnie. Ale jednej piosenki, czy na przykład jednego albumu? Jednej piosenki. Tak się jakby hipnotyzuje w niej i sobie pracuje. Okej, okay, a co ostatniego takiego ci wpadło? A, to jakieś takie bardziej dziwne techno rzeczy, a nie jakieś piękne utwory, gdzie się śpiewa po polsku. No, techno... Nawet nie znam ich tytułów. Okej, okay. Czyli po prostu dany rytm ci wpadł do głowy i tyle. A na techno imprezy chodzisz czasami? Nie. Nie? Nie, nigdy nie byłem. Co ty gadasz? No, wiele rzeczy nie robiłem, albo nie wiem, dużo rzeczy społecznych nigdy nie robiłem, bo się oddałem w 100% no, tej mojej, powiedzmy, biznesowej pasji. Jak wszyscy sobie chodzili na studia, na imprezy i tak dalej, no to mnie to akurat ominęło, bo nawet nie byłem na tych studiach. No, masz czasu dalej jeszcze. No tak, tylko że mnie kiedyś nie odbiło. Jakby miał 70 lat, to żebym nie siedział z 5-18 w loży. A czemu nie? No, myślę, że to słabe. A czemu? Już 18 są fajne. No tak, ale no, z dzisiejszej perspektywy
Ale stary, jak ty będziesz miał 70 lat i wszystko pójdzie dobrze, to wiesz, jak ty będziesz wyglądał? Jakbyś miał 40 lat. To wtedy pogadamy o tej operacji. No nie, wtedy nie będzie trzeba żadnej tel, będą do odmładzania różne tablety i różne inne sytuacje. Albo będziemy zamknięci w metaversach, w jakichś skafandrach i znowu nie będziemy wychodzić. I będziesz wyglądał jak 22-latek i siedział z 18-latkami, ale one nie będą wiedziały, że masz 70 lat. Szkoda, że takim niepoważnym akcentem kończymy, ale tak a jak wyszło. Chciałeś poważnym no nie skończyć. Wiem, no. Coś no, motywacyjnego, nie wiem, no. No proszę Państwa, no macie młodego człowieka, no. Interesował dobra, się różnymi wystarczy. Rzeczami, starał się, zarobił dobre pieniądze. I doszedł do tego momentu, że zna winiego. Czekaj, czekaj. Nie, to nie uważam, że to jest jakaś nobilitacja jakakolwiek. Natomiast powiem coś inspirującego na koniec. No obserwujcie tego kolesia, zobaczcie, co za 5-10 lat będzie robił, bo mi się wydaje, że będzie robił ciekawe rzeczy i może być to tak samo dla nas, jak i dla niego samego zaskoczeniem. No dzięki. Szkoda, że nie pokazywałem tak wszystkich rzeczy, jak wiesz, warszawski koks pokazał, jak odszedł od zera czy coś. On nawet Mata trochę pokazywał, ale jak kiedyś na Islandii byłem i tam pracowałem, to nagrałem właśnie z tego vloga, więc kiedyś go wrzucę pewnie. Jak nagrałem vloga, jak normalnie pracowałem na recepcji, dojechałem na stopa, na lotnisko gdzieś tam do Niemiec, bo nie miałem kasy i tak dalej. No i dobrze, słuchaj, fajne, inspirujące rzeczy. To był mój specjalny gość Krzysztof, to był wasz prowadzący Vini. Eso! Siemano.